bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry Państwu. Jest nas na sali 13 radnych plus goście. W związku z czym mogę rozpocząć 25. zwyczajną sesję Rady Gminy Mroza. Na wstępie bardzo pragnę przywitać szczególnego gościa, panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, panią Grażynę Borowiec. Bardzo nam jest szczęśliwe. Dzień dobry, witam serdecznie, ale może nie jestem szczególnym normalnym gościem. Szczególnie to wiem. Ale na sesji po raz pierwszy w tej kadencji na pewno. Także się cieszymy, będziemy mogli się dowiedzieć szczegółów, jakie można naszym mieszkańcom pomóc, czy rozwiąza się problem. Proszę Państwa, porządek sesji, po pewnych zmianach na połączonej Komisji Budżetu Edukacji i Rolnictwa nastąpiły pewne zmiany. I z tego co pamiętam, porządek powinien wyglądać następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, co już nastąpiło. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad, w którym jesteśmy. Punkt trzeci, interpelacje, wnioski, zapytania. Punkt czwarty, wręczenie nagród w konkursie plastyczno-poetyckim Mrozy Miastem. Punkt piąty, informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tu właśnie pani dyrektor jest naszym gościem szczególnym. Następnie punkt szósty, informacja o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach. Punkt siódmy, omówienie zasad prowadzenia zbiórki nieczystości starych. Punkt ósmy, informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2012. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał w sprawie. I pierwsza dotyczyła zmian w budżecie gminy na rok 2013. Następna by była nie zmiany uchwały, a zmieniająca uchwałę z wieloletniej prognozie finansowej o latach 2013-2019. Pani skarbnik nas uprzedzała już na komisjach, że taka drobna zmiana będzie w tytule. Następnie uchylająca uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą przebudowa i remont Tarnowiska w Mrozach. Następnie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą przebudowa i remont targowiska w Mrozach. Następnie opinii Rady Gminy w Mrozach o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Mrozy statusu miasta. Następnie uchwała dotycząca Komisji Doraźnej opracowania Karty Dużej Rodziny zostaje wyrzucona. Nie będzie tego przedmiotem naszego dzisiejszej. Co nie znaczy, że nie zostaje w ogóle wyrzucona. Nie, nie, nie. Dzisiejszego porządku. Wyrzucona z porządku, właśnie. Dziękuję bardzo. To nie ma tak drastycznie się za bardzo. I następnie zbycia nieruchomości gruntowej i nadania nazwy ulicy gminie Mrozy. W punkcie 10. odpowiedzi na interpelacje i wnioski zapytania. W punkcie 11. informacja wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz działalności w okresie międzysesyjnym. W punkcie 12. przyjęcie protokołu nr 24/13 sesji Rady z dnia 15 lutego 2013 roku. W punkcie 13. sprawy różne. I w punkcie 14. zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa chce coś wnieść do ustalonego porządku? Proszę pan radny Walko. Na komisjach była uchwała o utworzeniu klas sportowych. Chyba tą uchwałę trzeba uwzględnić, czy będzie rozpatrywana. Punkt 9. To znaczy, to są dwie uchwały. Tak. Dotyczące utworzenia klas sportowych. Gimnazjum i wyższe.
dopisuję. Nie. Utrzymania czystości porządku na terenie drogi. To będzie trzecia uchwała. I zmieniająca uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Czyli jeszcze cztery uchwały do nas. Dziękuję bardzo panu radnemu Waskom. W tym porządku mniej więcej będziemy obradować. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce coś wnieść do ustalonego porządku? Jeżeli nie, przystępujemy do przyjęcia. Kto jest za przyjęciem ustalonego porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Nie widzę nikogo. Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, w związku z tym jesteśmy przy punkcie trzecim. Interpelacje, wnioski, zapytania. Proszę Państwa radnych. Proszę Pan radny. Jedno w zasadzie pytanie dotyczące parkingu. Na jakim etapie po prostu jesteś? Dokumentacja? Tak, Grodzic parking koło przystanku. Jedno pytanie w zasadzie. Resztę pytań zasunie się w czasie obrad. Dziękuję. Proszę, pani radna Sekiła. Jak młodzież, którzy na szpilkę radny byli w porę przy zespole szkół, to proponuję się złożyć na sobotę czy niedzielę. I należy oczyszczenie roku przy drodze powiatowej. Natomiast od lipca, kiedy on był w kontarzu, to nie jest ok. Ja proszę pana radny. Panie Wójcie, jeżeli jest taka możliwość, to w imieniu mieszkańców dojeżdżających do pracy PKP prośba, żeby interweniować do odpowiedniej komórki tej kolei, żeby te wiaty przystankowe na tych dworcach, na tym się na terenie, to telefony nie pomagają, zawsze to dziś, to jutro to zrobimy, ale może jak, jeżeli jest taka możliwość, to nie wiem, to oczywiście możemy się nasypali parę tego żużlu. Ten żużl gdzieś zniknął. Jest taki wyłącz, że autobusy, te niskie autobusy wychodzą i szczepiają pod woźnią. Panie Przewodniczący, no, z pewnym zakłopotaniem już występuję z tym problemem, bo to od początku kadencji i się u nas w Okówcu przewija. Ja myślę, że pan wójt już by odpowiadał nawet bez hasła, co ja mam na myśli. No, przypomnę tylko, że no chyba w tej chwili przez Łuków jest to mamy najgorszy odcinek drogi, jaki w ogóle w powiecie jest wśród dróg powiatowych. No i no nie chcielibyśmy tutaj jakoś, bo to już był taki pomysł z panią Sołtys, że postawimy jakąś tablicę uprzedzającą, że to jest najgorszy odcinek w całym powiecie i niech powiedzmy tutaj rejon dróg coś w tym kierunku robi. No i mam takie poczucie, że do końca kadencji to się nie zmienia, bo dobrze by było, żeby jakoś przeciąć ten temat, ale to nie w ten sposób, że gdzieś się pojawi jeszcze gorszy odcinek jak w Bukówcu, tylko po prostu, że się tutaj poprawi. No. Przez nas. Dziękuję. Przez nas. Proszę pani radna, to ja chciałabym się spytać, czy to będzie wykonana linia na ulicy Nowy Świat? Oświetlenie, tak, linia oświetleniowa. I następnie chciałabym jeszcze się dowiedzieć, czy będzie ta tablica ogłoszeniowa postawiona tutaj na skrzyżowaniu Polska, Dunina i tak dalej. Na mieszkańców, no znaczy na mieszkańców, nie tylko Woli, tak. Kto mi będzie chciał przeczytać, to przeczyta. Dziękuję. Proszę. Jeśli prosiłbym o postawienie tragedii przy spadzie obok strunnych, a to jest raz moją posesją, tam jest też dosyć duży spad i to może rzeczywiście coś niebezpieczeństwo. Proszę, pan radny Broza. Rzeczywiście za wcześnie, ale
chciałem już przypominać się wcześniej, jeżeli chodzi o odwodnienie w ulicy Wesołej i Wspólnej. Dziękuję. Proszę. Panie Wójcie, już na której sesji to wspominałem, chodzi o ten most, no, ale te mieszkańcy mówią, że on coraz gorszy już się robi, to chodzi o ten powiatowy most. Więc może jakby tam trochę zaczął no, coś tam mówić, to wiadomo, że nie w tym budżecie, nie w tym roku, nie w następnym, pewnie to jest duża inwestycja, ale może chociażby przyjechali, zobaczyli, że jednak to nie uniknie odbudowy tego mostu, bo ten teraz wybudowa jest fajny most w porządku szeroki, a tam jest słabo, no i prawdopodobnie kiedy ciężki samochód, to on już tak pracuje, ugina się. Pamiętam, że na tym moście tutaj wybudowa, to nawet jeszcze ta kwarta była wsadzana, jak jest metalowa. I drugie pytanie moje, interpretacja, chodzi o ten remont tych sal w Nenowie Brymizie. No. Tam rozmawiałem z ochraniną, gdzie jest z Doradki, no i tam dużo, no praktycznie to tam część można było dołożyć z sołeckich, ale jak pójdzie nie pomoże, to nic z tego nie wyjdzie. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, jeszcze drogą trzymający się zwracamy, żeby taki klip, który jest naszą własnością między ulicą Nadrzeczną, Piaskową i Prostą, tam był kiedyś porządek robiony, ale bardzo prosili, żeby to jakoś załapać, w ogóle interwencje się marzył tam na sferę, jak widzicie. Ale po prostu zgłaszać. Proszę, jeżeli mieście w tym budżecie, to chociaż się lampa na tym Libanowie. I tak dowiedzieliśmy może tego trudnia, bo w ubiegłym roku bardzo to wzmocniło w tym mieście. Dziękuję. Proszę pana radnego. Mówicie dzisiaj, są jakieś ruchy podjęte czynności względem pośrednienia od tego wielu zalów, tych trzech czy dwóch lat na ulicy Gminskiej i ulicy Szkolnej. Tam doświetlenia całej kraju. Proszę pan radny, pan Sołtys. Panie Wójcie, chciałem zgłosić, że mieszkańcy zasadniczo zgłaszają o numerację działek, bo pod jednym działem, pod jednym numerem są nawet dwa domy, także nie wiem, czy to jest możliwe przeprowadzić numerację tych działek przy numerze. To jest pierwsza sprawa. A druga, to walczyłem już, nie patrzyłem, tylko zgłaszałem trzy razy już o pieczątkę na skrócie. Nie rozumiem, to pierwsze pytanie jeszcze. O numerację działek po prostu. Budynków, numerację... A, porządkowo nieruchomości, nie działek, tylko numeracja porządkowa, dobrze już piszę. Drugie chciałem zgłosić po prostu pieczątkę, 10 lat temu zgłaszałem o pieczątkę na skróty. I tak mam unikatową, która już ma około 40 lat. I trzecia sprawa, ja nie wiem, czy mamy w Grodzach tak dobre drogi, żeby 40-tonowe patelnie jeździły z węglem? To mnie to nie dotyczy, jestem w Szkludzie, ale po prostu jestem mieszkańcem. Tutaj wchodzą 40-tonowe patelnie z węglem. Jechałem przedwczoraj w kierunku Mrozów, w kierunku Mińska, mijałem trzy patelnie. No nie wiem, czy tutaj mamy aż tak dobre drogi, żeby to można było po prostu takim sprzętem przywołać. Dziękuję. Proszę, gdzie chciałam pytanie w sprawie Agencji Rynku, żeby pan wie, o co chodzi. Już zapisałem. Dobrze. Drugie pytanie mam takie, bo mieszkańcy proszą o założenie jeszcze jednej oprawy na tej nowej wybudowanej linii, która niedawno się zaświeciła. I na jakim etapie jest dalszy projekt oświetleniowy w kierunku Zdroża? Dziękuję. Proszę pani Sołtys. Panie Wójcie, mam takie pytanie, znaczy taką prośbę, bo ja już w zeszłym roku zgłaszałam. Jednak bym prosiła o to lusterko na skrócie, na tej posesji pana Górskiego. Bo jednak, jeśli idzie od strony Skróby, od strony Gębiówki, no to nic nie widać. Zaproszę pana na przejażdżkę. Ale ja tam jeżdżę bardzo często. Ale w tej ostatniej pani interpelacji ja tam specjalnie pojechałem,
Podjechałem, zatrzymałem się, rozejrzałem. Widzę, że chyba skoro się to pojawia, to ja wspólnie będzie pojechać. Zobaczcie. Proszę, pani Sobie. Panie wójcie, ja mam taką prośbę, przepust tutaj, gdzie było przy remizie podwójnym asfalt, tam trochę tego wpłynęło z tej naprawy do przepustu i ten przepust jest zatkany, tam zgłaszał jeden rolnik, że to pewnie powiat ma naprawiać. No i oczywiście przyłączam się do prośby radnego Świątka o tą drogę przy sklepie. Dziękuję. Dziękuję. Pani Sofie z Brodu. Panie wójcie, ja też bardzo proszę o jedno lampę oświetleniową przy tej ulicy Złotej, bo tam nie mają ani na tej Złotej nie ma, ani na tej Letniej, która jest przy, która jest prostopadła do tej Złotej, tam też nie ma oświetlenia. Jedna lampa, bardzo proszę, wszystko, jeśli to nie możliwe. Proszę. Panie wójcie, chodzi o przystanek w Połami, które mnie jakąś deklarację. Bo jest taki zniszczony ten przystanek, jakby podreperować go. No i chciałam się zapytać, czy będzie dalej wznowiony remont świetlisty. Proszę, pan sołtys Woli. Panie wójcie, mam sobie prośbę, jeśli ma być taka licytacja, bo nasz robiona, to prosiłby o jakieś konto włożenia, żeby mieszkańcy mogli płacać po parę złotych, prawda? Bo pewnie będzie ciężko płacić im jedno razy w górę. No co, dziękuję. Proszę, pan sobie spójrz. Panie wójcie, jest przerwana droga. Te przepusty tyle od stawów do sieje do CPN do tego asfaltu, na tym odcinku. Od stawów do CPN. Ale tam przy... No tutaj jak się kończy asfalt, jadę od kościoła w prawo i do CPN ja skręcając. A, rozumiem, czyli na tym ciągu od Małej Wsi, jak ta droga idzie przez drogę i dalej prosto. Tak, no właśnie, to mniej więcej na środku gdzieś ten przepust tak jest. Tam przerwany całkowicie. Załamał się. Całkiem. Dyrektor Piszczuk. Szanowni Państwo, ponieważ widzę, że Państwo otrzymali tą informację, że Pan Wójta z Radni otrzymali informację, wobec tego ja postaram się jakoś tak skutkowo Państwu przedstawić tę sprawę, natomiast oczekiwałabym od Państwa jakichś pytań, bo tak sądzę, że pytań może być związanych z bezrobociem dosyć sporo, bo jest to, jak wiadomo, temat taki bardzo na czasie, jak zwykle. Powolałabym właśnie tak, żebym mogła w jakiś sposób pomóc i odpowiadać na pytania, które Państwa interesują. A póki co to tak skrótowo przedstawię tą informację. I zacznę może od sytuacji takiej w sprawie całego powiatu, a później w odniesieniu do Państwa gminy. Jak wygląda to bezrobocie na terenie gminy Mrozy w oparciu o posiadane statystyki. Szanowni Państwo, no ogólnie chcę powiedzieć, że bezrobocie wzrasta. Spodziewałam się jakiegoś takiego zahamowania teraz po marcu. No ale wiadomo, że zima spadała, chwila i jest taka pogoda, jaka jest. Spodziewaliśmy się, że poruszy się budownictwo, ale póki co tu nie ma jeszcze takiej potrzeby pracy. Wtedy z reguły nam ta stopa spada, ponieważ rozpoczynają się roboty w budownictwie. Także od przeszło 3 lat ta stopa bezrobocia wzrasta. I na dzień dzisiejszy mamy już zarejestrowanych 6100 bezrobotnych w całym powiecie. Na stronie 3 tej informacji macie Państwo przedstawione poszczególne gminy, jak w poszczególnych gminach kształtują się te liczby. No i tak powiem, jeśli w ogóle można użyć takiego skrótu, że no Mrozy nie jest tam źle, tak można powiedzieć, aczkolwiek liczba 327 doświadczy o tym, że w skali gminy to pewnie jest spora liczba osób niepoświadczonych.
posiadający pracę. Na koniec stycznia mamy dane, jeśli chodzi o bezrobotnych w powiecie. Ta stopa wynosiła 12,2%, podczas gdy w kraju 14,2%, a w województwie mazowieckim 11,4%. W roku ubiegłym, na koniec lutego, stopa bezrobocia wynosiła w Mińsku, w powiecie mińskim wynosiła 10,6%, czyli macie Państwo tutaj porównanie. No, jak sporo ta stopa bezrobocia wzrosła u nas na terenie naszego powiatu mińskiego. Jeśli chodzi o odniesienie do województwa, to tak nasze województwo charakteryzuje się różnorodnym rynkiem pracy, jak i również różnorodną stopą bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach szydłowieckim aż 13,6%, radomskie 13,7%. To po prostu od lat te województwa, te powiaty znajdujące się na południu województwa mazowieckiego mają taką wysoką stopę bezrobocia. Przysuskę 28,2%. Najniższa stopa bezrobocia jest w mieście stołecznym Warszawa 14,6%, aczkolwiek tam jest no, duża ilość mieszkańców i zupełnie jest to inaczej liczone, bo liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wynosi ponad 50 tysięcy, więc to jest trochę inne takie przedłożenie na tle innych tutaj około warszawskich powiatów. I tak, jeśli chodzi o strukturę bezrobotnych, na koniec lutego przeważały osoby bez prawa do zasiłku. Napowiem, że jest to też taka liczba bardzo wysoka, zastraszająca, 79,4, czyli resztę osób posiada prawo do zasiłku, natomiast prawie 80% nie posiada tego prawa do zasiłku. I jeśli chodzi o udział bezrobotnych, to tak, ja mówię cały czas jeszcze o powiecie. Luty 2012 było 5013, w styczniu 2013 5820, no i w lutym 6098, już tak ja zaokrągliłam do 100, bo podejrzewam, że już jest trochę więcej jak 600, ale statystyki będziemy mieć dopiero na koniec miesiąca, bo tak opracowujemy i na początku następnego kwietnia będziemy te statystyki ogłaszać. Jeśli chodzi o powiat miński, to przeważają bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. A osoby, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to są właśnie takie, jak tutaj jest na tabelce na stronie 5. To są osoby bez wykształcenia średniego. I macie Państwo porównanie z lutym 2012 i 2013. Długotrwale bezrobotni, czyli u nas w powiecie przeważa liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego. Długotrwale bezrobotni, bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia, też jest spora grupa osób, do 25 roku życia, bez doświadczenia zawodowego i już w mniejszej nieco skali kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, niepełnosprawni, no ale jest po zbyciu kary pozbawienia wolności i osoby po zakończeniu kontraktu socjalnego, a więc tych kontraktów, które realizowane są przy współudziale miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Jeśli weźmiemy pod uwagę analizę wiekową bezrobotnych, to największą grupę stanowią osoby, też jest to bardzo niepokojące, w wieku 25-34 lata oraz 18-24. To jest bardzo duża grupa bezrobotnych. Dalej na stronie 6 macie Państwo, ja może tego tak nie będę powtarzać, bo tu jest, wydaje się, że te
tabelki są bardzo czytelne, że pokazana jest różnorodność danych statystycznych, jeśli chodzi o tą naszą populację bezrobotnych. Jest czas pozostawania bez pracy, wiek, lata wykształcenia, staż pracy ogółem. I kolejna strona, siódma, pokazana jest napływ piątych bezrobotnych oraz podjęcia pracy. I ten napływ, że tak powiem, jeszcze w ubiegłym roku mniej więcej się trochę tak równał napływ z odpływem. I tu już Państwo z tego możecie wywnioskować, jak bardzo różnorodny jest ten rynek, że to się tak nie da zamknąć pewne rady, tylko te odpływy na napływy są ciągle balansują na pograniczach niemalże tych samych cyfr. Ja później opowiem trochę o tych zasadach rejestracji u nas, jak to jest z tymi bezrobotnymi. Na stronie kolejnej, ósmej, podane są przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych. Jest omówiony miesiąc styczeń i luty. I zauważcie Państwo, że sporo jest osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy. No, jest to 128 osób, a podczas gdy podjąć pracę jest 154, więc też z czego to wynika? No, wynika to z tego, muszę to powiedzieć Państwu, ponieważ ja pracuję bardzo długo w służbach, w publicznych służbach zatrudnienia. Z czego to wynika? Po prostu nie jest rozwiązany sposób przepływu składki zdrowotnej dla osób, które właśnie są bez prawa do zasiłku i które nie mają żadnego tytułu, żeby się gdzie indziej zarejestrować na tą składkę. Tak naprawdę te osoby specjalnie nie są zainteresowane podjęciem pracy, tylko składką zdrowotną. I zwykle im się tak wydaje, że no, że nie przyjście do urzędu to nie jest nic takiego. Ale tymczasem zapisy ustawowe są jednoznaczne wobec całej grupy bezrobotnych. Tu nie ma wyjątku, żeby na przykład ta grupa była traktowana w sposób jakiś taki bardzo ulgowy. Ponieważ również i ta grupa jest objęta przez różnego rodzaju formy aktywizacji zawodowej. I powiem tak, że no, te osoby niezbyt chętnie chcą się aktywizować, bo ta aktywizacja to polega na udziale w zajęciach warsztatowych w klubie pracy, możliwość skierowania na szkolenie, możliwość skierowania do odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, podjęcia działalności gospodarczej, skierowania na tworzone przez pracodawców miejsca pracy. I no właśnie te osoby z tych form raczej nie chcą korzystać, ponieważ albo mają jakieś inne źródła dochodu, albo po prostu no, są na utrzymaniu czy członka rodziny. Trudno mi się tak innego członka rodziny, trudno się tak na ten temat jednoznacznie wypowiedzieć. I my, ponieważ ja również biorę udział, jestem przewodniczącą konwentu, Mazowieckiego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, więc my często spotykamy się, to znaczy często, no przynajmniej raz w kwartale, gdzie omawiamy sprawy dotyczące różnego rodzaju regulacji prawnych dotyczących rynku pracy i powiatowych służb zatrudnienia w Polsce. I my od wielu lat jako Urzędy Pracy walczymy o to, żeby można było tę składkę zdrowotną wyłączyć z urzędu, a powiem dlaczego. Ostatnio pokazało się, ja przepraszam, że ja tak przerywam, ale mi się te myśli nasuwają i chcę to opowiedzieć. Ostatnio na pewno Państwo też byliście i czytaliście, że była taka dosyć duża nagonka na urzędy pracy, że te urzędy to nic nie robią, bo tam nie dają pracy i jeszcze tam czegoś. No ogólnie, że tam nie ma co, bo tam w ogóle nic się człowiek nie dostanie i tylko to jest zbędne chodzenie, przychodzenie i tak dalej. A nie jest to prawda do końca, że urzędy pracy
no nic nie robią, bo nie dają pracy. Trzeba powiedzieć to, że urzędy pracy nie są odpowiedzialne za tworzenie miejsc pracy, bo to pracodawcy tak naprawdę tworzą te miejsca pracy. Pracodawcy zgłaszają oferty do urzędu, a urzędy pracy mają za zadanie wspomaganie tych pracodawców, umożliwianie doboru pracowników, jakich pracodawcy by sobie życzyli na określone, złożone stanowisko. I po to są organizowane giełdy pracy. Jest to w porozumieniu z pracodawcą. Jeśli pracodawca nie życzy sobie, żeby bezrobotni przychodzili do jego, że tak powiem, zakładu, a chcieliby, żebyśmy my to załatwili na miejscu, więc my organizujemy giełdę pracy dla takiego pracodawcy. Wzywamy, w zależności od ilości zgłoszonych ofert, wręcz od życzenia pracodawcy, wzywamy określoną grupę bezrobotnych, takich właśnie, o takich wymogach, jakie przedstawia pracodawca, jeśli są w naszym rejestrze takie osoby. I pracodawca ma możliwość na miejscu wyłonienia sobie odpowiedniego kandydata. I tak, i to jest, proszę Państwa, wsparcie, bo my tych miejsc nie tworzymy, bo de facto my, jak mogę być pracodawcą dla swojej grupy pracowników, a tak naprawdę nie jesteśmy odpowiedzialni za te miejsca pracy, które zgłasza pracodawca, bo jak nie zgłosi, to po prostu tych miejsc pracy nie ma. A jak na przykład pracodawca nie zgłasza, to następne, to wynika to z tego, że na przykład jest trudniejsza sytuacja, że jest spowolniona gospodarka, że nie może, załóżmy, zgłosić tej oferty, że musi, zatrzymuje się w jakimś miejscu stagnacji i pracodawca też obserwuje rynek pracy, co się dzieje na tym rynku, czy mam zgłosić, czy mogę przyjąć, czy nie mogę, i na tym, i tak należało tę sytuację rozumieć. My chcieliśmy nawet, bo bardzo trudno jest tą składkę zdrowotną z Urzędu Pracy wyłączyć, bo to jest droga, bo to każdy ma gdzieś jakieś swoje interesy. Narodowy Fundusz Zdrowia, wojewoda, no w ogóle służba zdrowia, każdy w tym, ta składka to w sumie taka nie jest mała, bo na miesiąc taka składka wynosi 50 parę złotych. Więc jednak w skali całego roku to są dosyć duże pieniądze. My z kolei dostajemy składkę, my te pieniądze dostajemy od wojewody. Później jest przepływ znów, nie wiem, przez wojewodę, przez ZUS. Jest bardzo to wszystko takie zagmatwane, jeśli chodzi o przepływ składki zdrowotnej. I w chwili obecnej, ponieważ my widzimy, że nie będziemy mogli przeforsować sprawy wyłączenia składki zdrowotnej z urzędu, więc staramy się o to, żeby, bo tak naprawdę to osoby, które nie są zainteresowane podjęciem pracy, są to obywatele państwa polskiego, którym z mocy konstytucji przysługuje podstawowa opieka zdrowotna. I te osoby powinny się określić, że nie jestem zainteresowany podjęciem pracy, ale muszę mieć ubezpieczenie, bo jestem obywatelem Polski. I my wtedy tej grupy nie liczymy sobie do tych różnych form aktywizujących i nie musimy ich na siłę uszczęśliwiać aktywizacją. Bo samo przyjście, na przykład dostanie ofertę pracy, pójdzie do pracodawcy, ale się tak zaprezentuje, no bo żeby nie podjąć pracy, no to pracodawca powie tak, no kogo ten urząd pracy przysyła, no co to za urząd, że przysyła takie osoby, które nie są zainteresowane pracą. I tak się to koło zamyka i tak to wszystko krąży. A gdyby było to wyłączone z urzędów, to wtedy my możemy oczywiście brać w tym udział i naliczać tą składkę, informować ZUS. To też jest bardzo pracochłonne, bo jak się rejestruje, włączamy do składki zdrowotnej. Jak nie przyjdzie, musimy go wyłączyć, znów deklarację złożyć. I tutaj jest z tym bardzo dużo krążących dokumentów i to jest bardzo pracochłonne. To tyle, jeśli chodzi o tą składkę zdrowotną, no może trochę za długo, ale póki co staram się takie najbardziej istotne rzeczy na miejscu tutaj wyjaśnić. Już poniekąd mówiłam o tych wolnych miejscach pracy i aktywizacji zawodowej, jaka to jest aktywizacja, wymieniłam Państwu te formy.
i my staramy się to, i my musimy to stosować właśnie do wszystkich i do tych, którzy nie chcą pracować. Bo taki jest zapis ustawowy i jest tak zwany indywidualny plan działania. Każdy bezrobotny ma być w ciągu 6 miesięcy w jakiejś formie zaktywizowany i jakąś pomoc ma otrzymać od urzędu w formie tej aktywizacji. I tak my to robimy, no bo wynika to z przepisów i na nas ci ludzie się denerwują, że tam siedzą takie załzy. Dzisiaj to ja nie pójdę, bo ta załza siedzi, to oferty będzie miała dla mnie, to pójdę na drugi dzień, usprawiedliwię się, przyniosę zwolnienie od lekarza, jakieś zaświadczenie, to wiem, że jutro na tym stanowisku jej nie będzie. Wszystko, wszyscy wiedzą, zresztą wszystko jest przejrzyste. Cała informacja, wszystko u nas jest przejrzyste, są na stronach internetowych. Nawet jak przychodzenie, jak jest przychodzenie do urzędu, to też zapyta się, a kiedy pani, czy będzie jutro ta pani, czy nie będzie, to dostanie odpowiedź, że nie będzie, czy będzie. Każdy ma swoje odpowiednie metody, żeby bronić własnego interesu. No bo tak to chodzi. Proszę Państwa, no na te 6 tysięcy 100 bezrobotnych obsługuje u nas 49 pracowników, z tym, że no to można sobie podzielić i policzyć, ile na jednego bezrobotnego, ile bezrobotnych na jedną osobę przysługuje, ale tak naprawdę to w urzędzie jest 5 działów i rejestracją bezrobotnych zajmuje się dział świadczeń i informacji. Z tym, że w tych etatach są jeszcze, jest jeszcze 5 etatów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są zatrudnione jako pośrednicy i doradcy w programie takim, który realizujemy. Także jak się skończy, to może te 5 osób również zostać bez pracy. Tak to wygląda. Rejestracją bezrobotnych zajmuje się dział świadczeń i informacji. I właśnie na początku roku przeżywaliśmy bardzo duże oblężenie, ponieważ no dziennie zgłaszało się 100 osób i więcej, że osoby odchodziły, no nie wszystkich można było zarejestrować, bo maksymalnie to tak się da z 50 może, ale to już tak na full zarejestrować, ponieważ długość rejestracji zależy od tego, jakimi dokumentami dysponuje dana osoba. My w tej chwili musimy wszystko to wklepać przy osobie rejestrującej się do komputera, łącznie z przebiegiem pracy zawodowej, nazwą zakładu itd., itd. I na koniec wydrukować na życzenie bezrobotnego jego kartę i mu tą kartę wręczyć. Tak to wygląda. Czyli jeżeli ktoś się zgłosi i ma 10 świadectw pracy albo 15, to rejestracja potrwa 40 parę minut. I osoby, które czekają w kolejce, no denerwują się, że urzędnik strasznie wolno pracuje. No takie, ja przepraszam, że takie Państwu tu opowiadam drobiazgi, ale trochę, no chcę też w imieniu instytucji, którą reprezentuję, jako no, obronić trochę niektóre rzeczy. Ja rozumiem, że różni pracownicy pracują, różni ludzie, to tylko zależy od człowieka, jak człowiek do człowieka się odnosi, no ja staram się przynajmniej, żeby tutaj na te wszystkie rzeczy reagować w sposób prawidłowy. Są jeszcze w rezerwie, czyli rejestruje to 4 osoby, ale tak, załoga jest młoda, czasami się zdarzają zwolnienia, więc są w rezerwie 2 osoby, które wtedy wspomagają, jak jest bardzo dużo osób, bo nie sposób jest, żeby wyszkolić 40 osób do rejestracji. To jest fizyczną niemożliwością, a rejestracja, powiem Państwu, że jest dosyć specyficznym takim zadaniem, ponieważ trzeba znać kodeks pracy, trzeba znać kodeks postępowania administracyjnego, tu się nalicza zasiłki, tu się wypłaty robi, także to jest taka dosyć skomplikowana praca. No i oczywiście jest jeszcze dział księgowości, gdzie są wszystkie przetwarzane aktywne formy, które są realizowane, refundowane, są księgowane, wypłacane itd., itd. Jest dział rynku pracy, w którym powstają programy rynku pracy i my w tym roku, ponieważ rok 2010 był takim bardzo dobrym rokiem dla urzędu, my mieliśmy
powiecie na same aktywne formy, nie licząc tych obligatoryjnych na zasiłki, kwotę prawie 10 milionów złotych. Także mogliśmy bardzo dużą grupę osób objąć aktywizacją. W 2011 nastąpił taki totalny krach, kiedy my dostaliśmy niecałe 4 miliony, 3600 bodajże. I już rok 2012 był lepszy, bo było ponad 6 milionów. No ten rok będzie trochę lepszy, bo już mamy około 7 milionów. A jeszcze napisaliśmy o rezerwę do ministra, staramy się o rezerwę i będziemy pisać program specjalny. Także tych środków no, będzie znacznie więcej w porównaniu do lat do 2012 roku. To ja bym odpowiedziała. Natomiast na koniec chciałabym trochę o bezrobociu w gminie Mrozy. Chciałabym też podkreślić to, że ja też jestem, wywodzę się z gminy Mrozy, także mam duży sentyment do gminy Mrozy jako mieszkaniec tam, jako że tu się wychowałam i zawsze to podkreślam, zresztą nie tylko, powiem Państwu, że zawsze się tam dobrze współpracuje, jeśli chodzi o takie różnego rodzaju nowości, że tutaj Pan Wójt jest otwarty, Pani też, że teraz ostatnio też pracujemy razem w takim projekcie dotyczącym zielonych miejsc pracy na Mazowszu, które to jest to projekt realizowany przez taką Fundację Rozwoju Demokracji bodajże i przedsiębiorczości, czyli przedsiębiorstw, tak dokładnie tej nazwy nie pamiętam, może Pani wyprostuje. I my tam po prostu jeździmy w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Nie broń Boże, w ramach jakiejś komercji czy zarobków. To absolutnie jest wykluczone. Zresztą to jest w ogóle wykluczone przynajmniej w naszej pracy. I staramy się też jako powiat miejski i gmina Mrozy gdzieś tam pokazywać się na szczeblach wojewódzkich i krajowych, żeby po prostu była odpowiednia promocja. Również też mamy swój skromny udział, jeśli chodzi o propagowanie tej olejki, tego co się w szpitalu wkrótce działo, to też było w ramach partnerstwa lokalnego, aczkolwiek Państwo na pewno więcej, bo oczywiście do wkładu, bo my praktycznie tylko na forum powiatu realizowaliśmy to partnerstwo i między innymi również ten projekt, który tutaj u Państwa powstał, ta kolejka słynna na całą Polskę, bo powiem, że kiedykolwiek jestem, czy nawet na konwencie ogólnopolskim, ja tą kolejkę to prezentowałam no już bardzo często, bo mam taki filmik z taką starą kolejką, jeszcze Pan Wójt mi to przesłał, to wszyscy są po prostu no, zdziwieni, zdumieni, ale tacy bardzo pozytywnie nastawieni do tego, że to zostało reaktywowane. Może ktoś pomyśli sobie, że to jest nic takiego, to jedzie sobie konik z tym, ale jednak to na osobach w Polsce robi jakieś wrażenie pozytywne. Panie dyrektorze, ja przepraszam, że przerwę, ale ponieważ dzieci na morzu dużo są, nie zaprosimy tutaj, wręczymy nagrody i wrócimy do Zmazki. Jak założę przedszkole? Konkurs poetycko-plastyczny Mrozy miastem zorganizowany został w grudniu ubiegłego roku, dokładnie 16 grudnia wójt gminy oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury ogłosili konkurs dla wszystkich mieszkańców gminy Mrozy, całego powiatu, dla wszystkich, którzy byli zainteresowani stworzeniem pracy plastycznej lub napisaniem wiersza promującego inicjatywę Mrozy Miasta. Cele tego konkursu to pobudzenie wrażliwości poetyckiej i plastycznej, popularyzacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych, odkrywanie nowych talentów, promocja gminy Mrozy oraz inicjatywy nadania praw miejskich miejscowości Mrozy,
i kształtowanie postaw obywatelskich na rzecz małej ojczyzny. Komisja konkursowa w składzie pan Marek Rutka, przewodniczący komisji, Magdalena Sulik, członek komisji, Zofia Jadodzińska, członek komisji i pani Magdalena Pustowa, członek komisji. Spośród 12 nadesłanych prac plastycznych i 6 wierszy przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. I tak. W kategorii plastyka przedszkola wyróżnienie otrzymuje Kaja Chmielewska z Gminnego Przedszkola w Mrozach. Czy jest? Kaja? Trzecie miejsce. Dzieci z niepublicznego przedszkola Tęczowa. Na panie dyrektorze, żeby nic nie pomyliło, musi pan zamknąć teczkę. Tęczowa Ukraina. Opiekun pani Anastazja Konca. Zapraszamy. Praca jest widoczna. Kategoria plastyka, przedszkola, drugie miejsce. Dzieci z niepublicznego przedszkola ogrodowe Leśne Ludki. Opiekunowie, opiekunki pani Małgorzata Celińska i pani Monika Zielińska. Szkoła podstawowa, także pierwsze miejsce, Paulina Zawadzka, Szkoła Podstawowa w Brozach.
Oratorio Poezja Gimnazjum Dominika Wójcik z Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. I kategoria dorośli. Trzecie miejsce. Pani Wiesława Kieliszczyk. Za wiersz Marzenie. Miejsce drugie. Pan Mirosław Kulesza. Dziękuję za miłe słowa. I miejsce pierwsze. Pani Małgorzata Markowska, której dzisiaj chyba też z nami nie ma. Wszystkim gratulujemy bardzo serdecznie i dziękujemy. Może pan przewodniczący, jako przewodniczący komisji, powie jeszcze kilka słów na temat prac, które dostaliśmy. No, prace były naprawdę trudne do ocenienia dla komisji, mogę powiedzieć, gdyż poziom, że tak powiem, bardzo wysoki, no ale jakoś tam się udało nam podzielić. Cieszymy się, że dzieci i państwo wzięli udział, no a zwłaszcza opiekunom dziękujemy, że nie przegapili szansy takiej dla naszej młodzieży wystąpienia i zdobycia czegoś, czy wykazania się twórczości. Dziękuję jeszcze raz dzieciakom, a państwu szczególnie, jako opiekunom. Proszę państwa, to ja tak może podsumuję to wszystko, że wszyscy ci, którzy wzięli udział w tym konkursie, najprawdopodobniej wzięli udział w bardzo historycznej chwili, która się nigdy już może w Brozach nie powtórzyć, jeśli zakończymy te nasze zabiegi sukcesem. Więc tym bardziej chciałem podziękować wszystkim dzieciom, opiekunom, dorosłym, którzy chcieli się zaangażować w ten projekt. Chciałem podziękować przede wszystkim pani sekretarz Urzędu Gminy, która cały ten wątek związany z tym przedsięwzięciem związanym z pozyskaniem praw miejskich jakby koordynuje przy współpracy Gminnego Centrum Kultury na czele z panem dyrektorem Borczyńskim. Oni jakby tą część związaną z przeprowadzeniem tego konkursu, myślę, bardzo ważna część, ponieważ tak naprawdę istotą między innymi tego przedsięwzięcia jest to, nie ten końcowy sukces, bo on jest na pewno ważny, bo to wszystko ma prowadzić do końcowego sukcesu. Natomiast na pewno to zaangażowanie społeczeństwa nie tylko, co chociażby po dzisiejszych wyróżnieniach i zdobywanych miejscach wynika, nie tylko samych mieszkańców Rozów, ale również mieszkańców gminy. I to bardzo cieszy, że tak naprawdę całe to przedsięwzięcie, później będziemy jeszcze mówili o przeprowadzonych konsultacjach w szczegółach, ale tak naprawdę jest to pewne przeżycie, jest to pewien taki istotny, przełomowy moment w historii całej gminy, no i wszyscy tym staramy się żyć. Od tych najmniejszych dzieci, które tutaj dzisiaj są z nami, poprzez młodzież, dorosłych, władze administracyjne i wiele, wiele innych życzliwych ludzi. Szanowni państwo, przejdziemy do bezrobocia w Rozy. Również państwo mają informacje, dane statystyczne. Ja tak sobie pomyślałam, że może przyjmiemy taką praktykę i będziemy po prostu państwa co kwartał informować w postaci takich informacji. Znaczy niekoniecznie, żebym ja tutaj co kwartał, bo może się w tej sposób być. Ale tak razem 13 dni. No, ale zwykle te wszystkie dane są u nas na stronie udostępniane, z tym, że może nie ma takiego szczegółowego podziału na gminy. Ale przynajmniej można takie coś prowadzić, żeby wszyscy też wiedzieli, co się, jak wygląda bezrobocie w poszczególnych gminach. Na koniec tego w państwa gminie, czyli u nas było zarejestrowanych 327 osób, w tym 139 kobiet. Prawo do zasiłku przysługiwało 76 osobom, w tym 29 kobietom.
I na tabelce jest pokazana na tabelce wierzchniej na stronie 12 liczba bezrobotnych, jak ona sobie rosła. Jest karta powiatu miejskiego przedstawiona gmina Drobny. I tutaj macie Państwo tam namacalny rolnik. Od lutego 2012 bezrobotnie rosło, prawda? W lutym 2012 było 261. Tylko chciałem wtrącić w międzyczasie, że materiał, który załączyliśmy Państwu radnym, to jest materiał, który ja otrzymałem na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia i w zasadzie on nam się skończył na poprzedniej stronie. Więc tutaj jakby Pani Dyrektor mogła już omawiając zwrócić uwagę na to, że nie mamy w tej części tekstu. Jeśli chodzi o nosy, tak jest, tak jest. Więc tak. Bezrobotni z całej gminy. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2013 zarejestrowało się 96 osób. W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 46. Wśród powodów wyłączenia w okresie od stycznia do lutego bieżącego roku można wymienić następujące powody. 15 osób zostało wyrejestrowane na skutek podjęcia pracy. 21 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy. Dwie osoby nabyły prawa do świadczenia emerytalnego, bo u nas rejestrują się osoby, które są zwalniane z przyczyn dotyczących zakładów pracy i czy kobiety, czy mężczyźni, którzy chcą przejść na świadczenie przedemerytalne do ZUS-u przed emeryturą jeszcze. I te osoby są u nas w rejestrze przez 6 miesięcy. No i powiem tak, że my staramy się, to też takie, no nie wiem jak to Państwo odbierzecie. Wiemy, że osoba, która, no że tym osobom praktycznie, no nie powinniśmy proponować pracy, bo tak, podejmie pracę, bo to uprawnienie bycia 6 miesięcy w rejestrze, tu, w tym właśnie uprawnia do tego świadczenia przedemerytalnego. A jak dostanie ofertę pracy dana osoba, to automatycznie to uprawnienie się przebywa. I dlatego ja uczuliłam pracowników po prostu, żeby na przykład stosować takie formy aktywizacji, jak na przykład wizyta u doradcy jeden raz, jakaś wizyta w klubie pracy, bo my i takie osoby też musimy aktywizować. Czyli to, co Państwu mówiłam wcześniej, więc staramy się tu zastosować, oczywiście w uzgodnieniu, taką formę aktywizacji, która nie pozbawiłaby tych osób możliwości przejścia do ZUS-u na świadczenie przedemerytalne. Na koniec lutego, jeszcze tak, na 327 osób bezrobotnych z gminy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, na koniec lutego zdecydowana większość, 86%, to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Blisko 80% ogółu zarejestrowanych, czyli 261 osób, to osoby poprzednio pracujące, w tym 13 osób, czyli te osoby pracowały i do nas i zostały u nas zarejestrowane, w tym 13 osób zostało wcześniej zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki było w ewidencji 34, w tym 15 kobiet. Na koniec lutego 2013 roku w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu brało udział 25 osób z terenu gminy, w tym 9 osób pracowało w ramach robót publicznych. Tu staramy się współpracować z władzami gmin, na pewno też Pan Wójt nie jest w stanie zaspokoić wszystkich najpilniejszych potrzeb, ale dać pracę tym osobom, które tej pracy bardzo, bardzo potrzebują. My również też mamy w pewnym sensie, no też ograniczamy środki na ten cel, bo mamy te 13 dni, więc musimy jakoś to zorganizować. A tym bardziej, że Pan Wójt jest tu bardzo operatywny, bo już pewnie wystąpi o następny rok, sobie zarezerwuje kolejkę, więc my staramy się również
brać pod uwagę też aktywność danej gminy. Jeśli gmina, bo są gminy, które tak naprawdę czasami nie zapewniają prądu robót i te osoby tak sobie no, chodzą, a to jest bardzo ważna sprawa, żeby no, te osoby, którym bardzo trudno jest poruszać się na rynku pracy, żeby przynajmniej przysłowiowe parę groszy na życie, tak? 3 osoby odbywały szkolenie, 13 osób odbywało staż. Tymczasem na koniec lutego ubiegłego roku w aktywnych programach uczestniczyło 6 osób. Teraz ta liczba się zwiększyła do 25. I powiem Państwu dlaczego. Powoli no w ludziach tak się zaczyna przełamywać, żeby to ładnie tak powiedzieć, żeby broń Boże nikogo nie urazić, że sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie nasz kraj, a więc województwa, powiaty i gminy, spowodowało to, że sposób myślenia ludzi również zaczyna się zmieniać, że ludzie, no, wierzą, ludzie powoli przekonują się do tego, że praca, że musi być ta praca, nie tak, że ja sobie nie chcę pracować, bo ktoś mnie tam utrzyma, czy gdzieś tam dostanę jakąkolwiek, tylko zaczyna też do nich docierać to, że trzeba pracować, podejmować pracę, no mówię, czasami taka, jaka jest obecnie i stopniowo spróbować gdzieś się wspinać, ale tą pracę mieć i wykonywać, tak? Ten sposób myślenia tak się już powoli przełamuje, że jeżeli ktoś nie ma żadnych pieniędzy, a koniunktura nie sprzyja, że są jakieś oferty ciekawsze, może są gorsze, ale jeżeli ja nie mam żadnych pieniędzy, no to ja chcę coś zarobić, żeby po prostu może tak niekoniecznie wyciągać rękę do opieki społecznej, aczkolwiek broń Boże, żeby nie urazić nikogo. Opieka społeczna no jest po to, żeby wspomagać ludzi. Często się też tak zdarza, że są osoby, które pracują, przekroczy złotówkę, czy nie wiem, 10 zł, a jest to rodzina naprawdę wymagająca pomocy, nie może jej otrzymać. Natomiast no są osoby, które po prostu... Są osoby, też przepraszam, nikogo nie chcę zrazić, które przyzwyczaiły się być bezrobotne. I proszę Państwa, w skali kraju to jest to taki problem, jest to problem trochę pokoleniowy. Może nie na dużą skalę, ale jest. Bo na przykład rodzice, którzy są bezrobotnymi i z różnych względów nie pracują, przepraszam, albo im się nie chce, albo im się nie opłaca, bo tu i tu dostanie coś, co powiem, że tak. W sumie ma tej pomocy na, nie wiem, 1000 zł, czy 1200, a najniższe wynagrodzenie jest 1600, to oni tak do nas mówią. Ja nie będę za 400 zł pracował albo za 100. No przepraszam, taka jest brutalna prawda, aczkolwiek mnie dotyczy, to ja nie uogólniam tego, ale jest tak. Niestety tak jest. Więcej już nie będę tego komentować, bo po prostu no, nie będę tego. Można w końcu coś powiedzieć. I teraz tak, jeśli chodzi o bezrobotnych z gminy Mrozy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ta liczba, którą ja Państwu podałam, rozwija się w sposób następujący. Do 25 roku życia jest 79 osób. Jest to dużo, prawda, jeśli chodzi o tą liczbę 327. Długotrwale bezrobotnych 114. Te liczby nie muszą być równe, bo na przykład, bo długotrwale bezrobotny to jest osoba, która już jest zarejestrowana powyżej roku. A więc jeżeli trafi się młody, który już jest, rok czeka na tą pracę, to on będzie i tu w tej populacji. Także to nie musi się zgadzać, prawda? Tak, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 22. Powyżej 50 roku życia mamy 63 osoby, też dużo. Bez kwalifikacji zawodowej 109, bez doświadczenia zawodowego 80, bez wykształcenia średniego 168, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 14,
Po odbyciu kary pozbawienia wolności dwie osoby, niepełnosprawnych jest 9 i osoby po zakończeniu kontraktu, takich osób nie ma, po zakończeniu kontraktu socjalnego. I proszę Państwa, może już skończę na tych statystykach, tylko jeszcze powiem króciutko na koniec o tych aktywnych formach naszych. Chcę powiedzieć, że tak. Duże zainteresowanie mieszkańców gminy Mrozy jest dotacjami. Także widzimy, że trochę się ożywia tutaj też coś, ponieważ no, osoby, które, tak jak powiedziałam, nie mogą znaleźć pracy gdzieś w zakładach, więc próbują robić coś na własne natury. Trochę pracodawców, również spora grupa, korzysta z doposażeń na utworzenie stanowiska pracy. Także jest kilku też pracodawców, którzy korzystają z tej formy. I tak, na dotacje są to kwoty rzędu około 20 tysięcy. Na doposażenie miejsca pracy jest również 20 tysięcy na jedną osobę. W zależności od wielkości zakładu pracy, ilość tworzonych miejsc pracy. Także jest 1, 2, 3, 5. Zależy to od wielkości zakładu pracy, ile zakład pracy zatrudnia pracowników. I osoby, które podejmują działalność gospodarczą, mają do spełnienia następujący warunek. Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej ta działalność musi być prowadzona rok i odprowadzane muszą być oczywiście składki do ZUS-u. Jeżeli to jest pierwsza działalność danej osoby, to w ZUS-ie są odpowiednie ulgi. W tej chwili te ulgi są bodajże na 2 lata i tu od razu my jako konwent wojewódzki czy ogólnopolski występujemy do naszych prawodawców albo a to do Sejmu i wnioskujemy, żeby te ulgi mogły być jeszcze przedłużone o co najmniej rok, żeby taka osoba mogła skorzystać, żeby tak mocno stanęła na nogi, żeby wdrożyła się w tą działalność i żeby mogła jeszcze tej ulgi skorzystać. To taki jest wniosek. Powiem Państwu, natomiast w sytuacji, gdy pracodawca utworzy miejsce pracy, to obowiązek utrzymania tego miejsca pracy wynosi 2 lata. Także taki wymóg należy spełnić i wtedy dotacja staje się, że tak powiem, własnością pracodawcy czy bezrobotnego. Oni bezrobotni doręczają na koniec takie zaświadczenie z ZUS-u, że działalność była prowadzona przez ten rok i w ten sposób my wtedy dajemy pismo, że warunek został spełniony i już nic nie mamy do takiej osoby. Tak to wygląda w prawodawstwie polskim. Natomiast również wystąpiliśmy do Komisji Sejmowej, do Ministra Pracy, też w takiej sprawie, nie wiem, czy Państwo podzielicie moje zdanie, ewentualnie zdanie innych osób, które się podpisywały, mam tu na myśli dyrektorów urzędów pracy, że też wnioskujemy, żeby przedłużyć możliwość rejestracji osób, które posiadają 3 hektary przeliczeniowe. Do tej pory jest 2 hektary przeliczeniowe. Uważamy, że powinno to wzrosnąć z uwagi na to, że tak naprawdę to nie jest to jakiś dochód, bo zależy, co to jest w ogóle, te 3 hektary. Rodzina z tego w aktualnej sytuacji się nie utrzyma, sami Państwo wiecie. A to po to chcemy zrobić, żeby również takie osoby, które zamieszkują obszary wiejskie, miały możliwość zarejestrowania się i skorzystania ze wsparcia urzędu właśnie w postaci tych aktywnych, tych instrumentów pracy, które my stosujemy, to co Państwu przed chwilą mówiłam, a więc te staże, te prace interwencyjne, dotacje na tworzenie miejsc pracy, no po prostu żeby, bo tak powiem, że no tutaj jednak mieszkańcy troszkę tak traktowani, no może nie powiem, że po macoszemu, ale wydaje się, że również powinni mieć takie prawo do skorzystania z tych środków Funduszu Pracy, które są
przydzielane, dysponowane przez ministra pracy i przekazywane urzędom właśnie na to wspomaganie, na wspomaganie lokalnych rynków pracy. Ja bym może na tym skończyła i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to proszę o może powiedzieć coś. Mogę mówić? Tak. Nie chodzi o to, że emeryci są nie, i są zatrudniani jeszcze jestem do dorabiany. Emeryt, a jeden etat jakiś gdzieś jakiś. Nie, to doradzę sobie, no to jest. No, oprócz pobierania się. Tak, emerytury nie jest. Ale nie cała. No, ale nie cała. Znowu mogę. Już tam, nie mogę w tym roku znowu. Ale miejsce pracy. Ale nikt pana nie przyjmie, jak nawet pójdzie na emeryturę, człowiek. Słucham? No jak? Znaczy, ja to powiem tak, że ja z tego co wiem, że osoby, które zostały przyszedł połowna już tego wynagrodzenia, połowy, jeśli chodzi o osoby pobierające świadczenia emerytalne. Natomiast osoby na emeryturze, powiem, że to w skali, nie wiem, to są takie jakieś nieczęste przypadki. Może to są szczególne jakieś zawody, no trudno mi powiedzieć, no my takich statystyk nie prowadzimy, bo emerytami zajmuje się ZUS. I tak naprawdę to my tak nie wiemy, czy. To, wie pan, to zależy głównie od pracodawcy. Jeżeli pracodawca decyduje się przyjąć emeryta, no to my nie możemy im wiele jako urzędu, bo nie mamy takich uprawnień. Także to jakby jest taka sprawa poza urzędem. Jedno pytanie. Jakie kierunki studiów przeważają w grupie bezrobotnych z wyższym wykształceniem? To znaczy powiem tak, głównie przeważają kierunki humanistyczne. Prawnicy, socjolodzy, nauczyciele. No takie stanowiska głównie humanistyczne. Natomiast no, zdecydowanie więcej jest stanowisk technicznych. Aczkolwiek jest dużo też po ochronie środowiska, to też tak trudno znaleźć pracę. Dużo jest osób, które no kiedyś, to jeszcze kończących już, ale taki był modny kierunek marketing i zarządzanie. Także też jest bardzo dużo takich osób. Dziękuję bardzo. Pan Radny, bardzo przepraszam. Jak można wytłumaczyć, czy można by było wytłumaczyć tak wysokie właśnie bezrobocie? I z jakich firm był największy napływ do Urzędu Pracy? To jest jedno, przepraszam. I zainteresowanie pracą za granicą. Jest, nie ma. To znaczy tak, my prowadzimy u siebie taki system, który nazywa się EURES, gdzie ogłaszamy są oferty pracy za granicę i praktycznie my jako Urzędy Pracy takich wyjazdów nie rejestrujemy, bo nie mamy, nie jest to w naszym zakresie czynności w ewidencji. Natomiast chyba, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna i na przykład zgłasza nam wyjazd za granicę na okres powyżej 10 dni, to my wtedy tą osobę już z urzędu musimy wyrejestrować. To na tym polega. Teraz to, co pan powiedział, to chcę państwu powiedzieć takie ciekawostki, które w tej chwili dzieją się związane między, ja bym chciał powiedzieć o cudzoziemcach, o powierzaniu pracy cudzoziemcom przez pracodawców. My jako Urząd Pracy rejestrujemy tak zwane oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i ostatnio cudzoziemcom. I ostatnio przeżywamy totalną inwazję pełnomocników pracodawców, bo pracodawca z reguły się też nie pokazuje, no to zależy, jak jest pracodawca taki naprawdę, który zainteresowany jest zatrudnieniem, to przyjdzie. Ale dziwne zjawisko, przychodzą pełnomocnicy mający upoważnienie od pracodawcy, tylko teraz to my już żądamy poświadczenia notarialnego tego faktu, chociaż nie jest to w przepisach wymagane, ale są takie zdarzenia, że to są fikcyjne oświadczenia, podobno jedno takie kosztuje 300 euro, bo ja miałam u siebie straż graniczną i wiem, jak to wszystko odbywa się i chodzi. I na przykład
Ostatnio miałam taką sytuację, że pracodawca dostał pomoc na pracę interwencyjną. No, w porządku, dwie osoby dostał po 50 roku życia jak najbardziej, bo my powinniśmy takim ludziom pomagać, bo trudno jest osobie po 50 roku życia znaleźć pracę, więc my też wyszukujemy pracodawców, wyszukujemy i oni też sami zgłaszają. No i pan ma tak, zero zatrudnienia, wniosek o pracę interwencyjną, oczywiście zawiadomiony, znaczy załatwiony pozytywnie, no i okazuje się, że jednocześnie za dwa dni ten sam pracodawca składa mi 25 sztuk oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Są to ludzie z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii, no coś z takich przeważnie krajów. I okazuje się, że oni tylko po to, żeby otrzymać wizę, żeby mógł wjechać, a później się rozpływa gdzieś w powietrzu i albo dalej jedzie sobie na zachód, do Niemiec, czy tam gdzieś, albo nie wiadomo, albo chodzi tu, albo gdzieś na czarno. I, ale to jest tylko nasza praca, która polega na tym, to jest tak zwany system uproszczony, bo my nie mamy możliwości śledzić, bo nie ma takiej potrzeby, co się dalej z tym cudzoziemcem dzieje. Nie mamy uprawnień kontrolnych, czy możemy iść do tego zakładu i sprawdzić, czy 25 cudzoziemców tam pracuje. Pracodawca może odpowiedzieć, że nie zgłosił się, miał być zatrudniony, ale nie zgłosił się do pracy. A tak naprawdę to chodzi o to, że ktoś zarabia na tych oświadczeniach, na tych wizach po 300 euro powiedzmy. Bo tak normalnie, jak ktoś normalnie występuje o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca, to jest zupełnie inna droga niż ta, bo ja mówię o tej procedurze uproszczonej. I w tej chwili, a miałam taką, niedawno taką sytuację, że pracodawca przyszedł właśnie tą umowę podpisać, no to ja mówię, proszę pana, niech pan tam zejdzie na dół, ma pan już przygotowane oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców. Bo on oczekiwali i mówi, jakich cudzoziemców. Ja nikogo tutaj nie chcę zatrudniać. I teraz przepraszam, diabli wiedzą, czy on faktycznie współpracuje, czy nie, czy no człowiek się bardzo zirytował, bo ktoś użył, bo teraz wszystko jest dostępne z tym tej centralnej ewidencji, że tam jest REGON, tam wszystko jest udostępnione, pieczątkę można sobie zrobić, podpisać też się można. No i czasami może być taka sytuacja, także szczególnie oni są gdzieś właśnie nie tak jak w dużym zakładzie, tylko mniejszym, gdzieś tak, żeby za bardzo się nikt nie interesował, bo tam gdzieś nie pojedzie, nie dojedzie. Także ja państwa pracodawców też uczulam na coś takiego, że może być jakieś zjawisko. Aczkolwiek są przypadki, że pracodawca jakiś tam ma swój udział, ale ja znów mówię, że to są jakieś marginalne rzeczy. I chciałem się dowiedzieć, czy pani mówi w formach tej akredytacji zawodowej. Tak. Ile osób na przykład, tak może nie ilościowo procentowo z naszej gminy, które uczestniczyło w tej formach kwalifikacji zawodowej, później podjęło o pracę? Proszę państwa, to co ja teraz państwu powiedziałam, to jest, mamy początek roku, to my za jakiś czas. Ale powiedzmy to w ubiegłym roku, ja nie mówię, żeby to statystycznie. Proszę państwa, ja powiem tak, że generalnie nie mamy problemu z gminą Mrozy, tutaj chcę powiedzieć, że te osoby, które podejmują zatrudnienie, przeważnie to dotyczy zakładów takich prywatnych. Zakłady pracy prywatne, tu chcę również pochwalić pracodawców, też niektórych, że wywiązują się z obowiązku, znaczy nie obowiązku, to jest taki niepisany obowiązek, ale zatrudniają po zakończeniu jakiejś formy aktywizacji. Różnie to bywa, czy na 2 miesiące, czy na 3 miesiące. Różnie to bywa, także tutaj nie można powiedzieć, że jest to jakieś takie zjawisko niepokojące. Także tutaj gmina też się stara korzystać. Połowa urzędu przeszła przez aktywizację. To po prostu w miarę możliwości, bo my wiemy też, że w samorządach są inne zasady przyjmowania do pracy, że odbywa się nabór. Ale teraz już wójtowie coraz częściej sięgają właśnie po tych sprawdzonych stażystów. Czasami
trzeba czekać na to miejsce. Czasami uda się na jakimś przestępstwo. I teraz no, też były takie sytuacje, że sporo spraw tutaj zostało załatwionych. I jeszcze też, my jako Urzędy Pracy, ostatnie słowo, zostaliśmy zobligowani do sprostania takim zadaniom jak koszty zatrudnienia, efektywność zatrudnieniowa przede wszystkim i koszty utworzenia jednego stanowiska. Mamy to do 10 tysięcy, ale bo ja myślę tutaj o zbiciu wszystkich tych form i wtedy się oblicza to, ile to, żeby nie przekroczyło te 10 tysięcy, bo jak przekroczę, to na przykład mogę nie dostać z nadwyżki, z rezerwy ministra środków. I musimy o takich rzeczy też pilnować. Szkoda, że to teraz zostało wprowadzone, no jeszcze, bo jeszcze nie, ale już programy są, że już przez to w następnym roku tak będziemy oceniani, że można to by było robić wtedy, gdy tych ofert pracy było więcej. A teraz, no jeśli jest takie spowolnienie gospodarcze i wymaga się od urzędu 70% efektywności, no to ja życzę powodzenia, kto to, jak zrobi to na przykład powiat Szydłowiecki, który wiem, że mieli od stycznia 10 ofert pracy. No to nawet jakby nie wiadomo, jak pompował pieniądze, to on tej efektywności nie uzyska. Bo pracodawcy nie zgłaszają miejsc pracy, bo nie zgłaszają się też, bo tych pracodawców jest po prostu mało. Politykowali i nie chcą też, bo to, no to też, ja naprawdę trudno mi jest powiedzieć. My uważamy też jako urzędy pracy, że powinny być obniżone koszty pracy. Wtedy może ten rynek bardziej by stanął na nogi. Chciałabym tylko zapytać, czy wybrali na to firmy, że będzie większe miejsca pracy na sprzedaży, na przykład są natomiast są osoby, wiem, że nawet nie wiem, czy to mieli z terenu od państwa, ale trudno mi się. Osoba wystąpiła, bo chce sobie otworzyć firmę sprzątającą. I została dotacja, otrzymała dotację, ale to chyba jest milion. 20 tysięcy złotych na zakup takich odpowiednich, nie wiem, maszyn czyszczących, jakichś tam odkurzaczy specjalnych. Po prostu kobieta chce sobie stworzyć własne miejsce pracy i być może no, pozyska jakiś kontrakt, gdzie mogę tą pracę. Natomiast takich sprzątaczek to nie. Już w ogóle teraz to jest przeważnie tak, że są firmy sprzątające. Ewentualnie zatrudnić firmy sprzątające, też tak różnie to z tym jest, ale bardziej firmy sprzątające już takie, które są wręczne, że już zaczynają dobierać sobie pracowników i zwiększać zatrudnienie, bo mają więcej zamówień, to wtedy tak. Proszę, czy wszyscy radni? Proszę. Proszę Państwa, ja przede wszystkim może odniosę się do dwóch kwestii, o których tutaj mówiła Pani Dyrektor i Państwo wspominaliście. Sprawa to jest to pytanie zadanego tutaj przez Pana Radnego Misiewicza. Bo tak prawdę mówiąc, nagle padło pytanie, a gdzie zatrudnią takiego emeryta, jeśli chodzi o te kwestie. To raczej chodzi o inny problem. To chodzi o to, że osoby, które nabywają prawa emerytalne w zakładach pracy, emerytury sobie naliczają i w dalszym ciągu pracują. I to jest ta skala, o której się dużo mówi. Faktycznie jest to blokowanie miejsc pracy, które mogły być uwolnione i udostępnione młodym osobom. Myślę, w tym temacie faktycznie ten problem jest. Ja oczywiście również negatywnie oceniam przywrócenie, bo to było tak, że można było. W tamtym roku było oczywiście, ta możliwość była cofnięta. Od 1 stycznia tego roku również jest przywrócona ta możliwość, która powoduje możliwość pracy normalnie na umowę o pracę, kontynuacji w zasadzie swojej pracy, a jednocześnie pobieranie wcześniej naliczonej emerytury. I to zostało w tym roku przywrócone i stąd to pytanie, bo tak jest i ja przy tych problemach rynku pracy uważam, że ktoś tutaj nie do końca przemyślał ten temat. Ja wiem, że każda strona ma jakby swoje argumenty. Też były takie sytuacje, że w niektórych zawodach bardzo ubolewają policjanci, strażacy zawodowi. Tam, gdzie są uprawnienia do wcześniejszych emerytur.
I oni mówią tak, z reguły mówią, mówi kadra kierownicza, komendanci różnych szczebli. Policjanta, zanim się wyszkoli, zanim on ma swoją przydatność, to on już idzie na emeryturę. Po 15 latach pracy, czy po 20 latach pracy. Wtedy, kiedy on ma swoją wartość, doświadczenie, szkolą, nakłady na wyszkolenie dobrego strażaka czy policjanta jest wtedy. Ale te uprawnienia, które pozwalają na tak wczesne przejście na świadczenie emerytalne, powodują, że po prostu tracimy ludzi z wiedzą, doświadczeniem itd. Trochę inaczej to wygląda, powiedziałbym, w tej cywilnej zawodach, gdzie nie ma tych uprawnień do wcześniejszych świadczeń. Proszę Państwa, mówiliśmy przede wszystkim o tych aktywnych, tu Pani Dyrektor mówiła o tych aktywnych formach. My faktycznie od bardzo dawna korzystamy przy życzliwości Pani Dyrektor Urzędu Pracy. Naprawdę myślę, że bierzemy dużo i tu w sposób szczególny chciałbym Pani Dyrektor podziękować. Ale proszę Państwa, chcę powiedzieć, że to są bardzo, trochę też odpowiadam na pytanie Pana Radnego Osińskiego. Dokładnie to jest tak, że jeśli się dosyć umiejętnie korzysta z tych różnego rodzaju form, to naprawdę jest to najlepsza rekrutacja ludzi do zakładu pracy. Bo proszę Państwa, dzisiaj te konkursy, który nam się narzuca, że należy konkurs przeprowadzić, przynoszą ludzie. I okazuje się, że najpierw się przegląda, oni przynoszą, składają swoje oferty, przede wszystkim CV, z którego wynika, że już tam tyle różnych dyplomów zdobytych, zaświadczeń i tak, to o niczym nie świadczy w sensie przydatności. Dzisiaj są łowcy takich różnych właśnie certyfikatów, dyplomów, różnych kursów ukończonych, które jak się weźmie, to gdzieś tam czasami no, to robi wrażenie. Natomiast już rozmowa kwalifikacyjna niekoniecznie, ale żeby człowieka poznać, to tak naprawdę trzeba z nim popracować jakiś czas. I szczególnie staże, szczególnie proszę Państwa, ale również roboty interwencyjne, roboty publiczne organizowane powodują, że to jest najlepsza forma rekrutacji. U nas na przykład jest tak, i niektórzy mówią o tym głośno, a ja się wcale nie wstydzę powiedzieć, że i co w tym złego. Ponieważ niektórzy mówią, ogłosiliście konkurs na wolne stanowisko pracy w urzędzie i wiadomo, została osoba, która była pół roku, rok czasu na stażu w tym urzędzie. Po prostu była najlepsza i jednocześnie sprawdzona. Z reguły jest tak, że przychodzi tutaj 3, 4, 5 osób. Czasami te 5 osób przez ten urząd przechodzi i w zasadzie czasami się coś pojawia. Nie ma takiej osoby, którą warto było zostawić. Czasami jest tak, że kończy mi jakaś grupa i ja się zastanawiam, jest jakiś młody człowiek, ja się zastanawiam, co zrobić. Nie mam etatu, nie mam miejsca. Jak tego człowieka zatrzymać, bo szkoda go stracić, żeby poszedł do tego urzędu. Mogę tutaj podać przykładów, ja zażartowałem sobie, że pół urzędu. Ale proszę Państwa, 1/3 urzędu, szczególnie młodzi pracownicy, ta grupa młodych pracowników w urzędzie w zasadzie przeszła przez ten tryb weryfikacji. Czy to przez staże, czy to przez prace interwencyjne, czy publiczne. Vis-a-vis w tej chwili nie siedzi Pani Skarbnik, ale Pani Skarbnik w Urzędzie Gminy przeszła przez tą formę rekrutacji i dokładnie tak to było. Nie wiem, czy jest Pani Luiza Kowalczyk, jest kierownikiem również referatu, nie ma jej w tej chwili, również, ale wiele innych pracowników. Właśnie korzystaliśmy raz, drugi, po to, żeby poznać pracownika. I z grupy 3-5 się nagle wyłania osoba taka, która do tego... Są to bardzo dobrzy, są to bardzo przydatni pracownicy w tym urzędzie, a ich awanse w młodym wieku świadczą o tym, że po prostu to się sprawdza. Więc po pierwsze chcę powiedzieć, że tutaj nie tylko tak korzystamy i te pieniądze są przejadane, bo niektórzy tak mówią, a bo tylko na tych bezrobotnych przesiedzą i co z tego. Faktycznie, no nie da się zatrudnić wszystkich, nie da się wszystkim stworzyć miejsca pracy. Jest dyrektor Konopka, którym bardzo często są osoby oddelegowywane, czy zatrudnieni u nas wspierają działalność zakładu. I też jest co roku właśnie ten problem, że w momencie, kiedy mu się ktoś tam zwalnia, to przychodzi, rozmawiamy, a tego to bym zostawił na stałe, mówi, bo przyszedł naprawdę pracowity, myśli przy tym robocie i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, na pewno jest to świetna forma weryfikacji dla pracodawców, gdzie mogą sobie odpowiednio kształtować.
Proszę Państwa, ja po pierwsze chciałem już tak na koniec, po pierwsze na koniec chciałem podziękować za to, że po raz pierwszy zaprosiliśmy Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i mam nadzieję, że nie ostatni. Nie wiesz, ja też byłam. A to nie za moich czasów. czyli 16 lat, Pani Dyrektor, nie wiem. Ale na sens. A że jest chyba starszym, najstarszym dyrektorem Powiatowym Urzędzie Pracy. Zaraz ja też chcę coś powiedzieć, bo tu Pan powiedział o tych emeryturach, prawda? Więc ja chcę powiedzieć, że wiek emerytalny został przedłużony, no to ja sobie też mogę przedłużyć, tak? Ale chcę podkreślić tutaj Państwu, że ja broń Boże nie pobieram żadnych emerytury. Ja pobieram tylko pensję, natomiast mimo, że są takie uprawnienia, to ja nie korzystam z tych uprawnień. Tak, żeby była jasność. A ja też mówiłem o bardzo nielicznych. Ale kontynuując, po pierwsze chciałem podziękować za to przybycie, za przedstawienie prezentacji, ale proszę Państwa, przede wszystkim chciałem podziękować... Nawiasem to przepraszam, ja żartuję, tam nie myślę do 67 pracować. To nie do rady, tylko po prostu no... Natomiast przede wszystkim, proszę Państwa, na koniec chciałem podziękować właśnie za te prawie 16 lat bardzo dobrej współpracy. Na pewno powiem tak, na pewno czuję się to, że Pani Dyrektor z gminą Mrozy ma dobre kontakty, że skąd pochodzi zawsze. To nie chodzi, proszę Państwa, żeby były tworzone szczególne warunki, że Mrozy coś dostają, inni nie. Chodzi o to, że proszę Państwa, zawsze jest kontakt. Czasami są trudne problemy, czasami się tych ludzi odsyła, są rozmowy, zawsze przyjmują pracownicy Urzędu Pracy, czyli temat jest bardziej złożony, osobiście Pani Dyrektor się w to angażuje. I za to wszystko chciałbym podziękować, że ten blok na trochę przedłużyliśmy, ale warto było po tak długim czasie. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej sesji. I tutaj też chcę powiedzieć, że ja staram się pomagać wszystkim gminom, ale każdy człowiek ma wewnętrznie to coś, że niestety no, liczy się ten patriotyzm lokalny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor za opiekę nad naszą gminą. Wiemy, że zgrzytów żadnych nie ma, że jesteś zadowolony, a po prostu wiemy, że no, była taka potrzeba, bo się pracodawcami na poprzednim sesjach zajmowali. Teraz kolejno bezrobotnymi chcemy poznać kontaktacyjnie, czy z punktu widzenia Rady by nie dało się coś zrobić mieszkańcom, zwłaszcza w trudnej sytuacji. Także jeszcze raz dziękuję Panie Dyrektor. Ja proszę Państwa, myślę chyba, że jednak przerwę ogłosimy do godziny 15. Bo to jednak już czas teraz. Proszę Państwa, wówczas w naszej sali pojawił się gość w osobie Pana Cezarego Zamany, który by chciał nam zrobić parę słów. Witam Państwa serdecznie. Tak może na wstępie chciałbym podziękować, że gmina dalej się tak pięknie rozwija. Myślę, że za sprawą osób, które no, mają dużo do powiedzenia w tej gminie. Państwo, jesteście za to, że przyszło w tym kierunku. Ja ze swojej strony chciałem podziękować, że po raz szósty organizując zimowy maraton rowerowy. Jest to impreza, którą rozpoczął tego typu imprez rowerowych, największej na świecie, bo byłem na imprezie w Afryce, gdzie startowało 30 tysięcy rowerzystów. To jest skala, jak daleko jesteśmy w Afryce. Natomiast zimowych maratonów, no na taką skalę w zasadzie nigdzie na świecie nie są organizowane. I nie jest to tylko zasługa nazwy Mrozy, aczkolwiek Pan Wójt bardzo chciał, żebyśmy tą dużo większą imprezę letnią sprowadzili tutaj w czasie wiosenno-letnim. Natomiast no, przez to, że jest taka nazwa, to chyba już do końca zostaniemy tutaj z zimowym maratonem. Chciałem naprawdę podziękować, że mamy wspaniałe warunki do zorganizowania tej imprezy, która jest w tej chwili doceniana w całej Polsce przez tych rowerzystów, którzy nie ustawiają rowerów do garaży, nie przychodzą na przykład na bieganie czy na inne na aktywność. I oni przyjadą z całej Polski, wystartują od punktualnie o godzinie 10, tym razem w sobotę. Dlatego też, że zawsze organizowali się w niedzielę, że będzie to pierwsza konkurencja, to też jest jakby nowatorski pomysł, pierwsza konkurencja duatlonu,
Była to znaczy takiej konkurencji dwóch dyscyplin. Pierwszą dyscypliną jest właśnie maraton rowerowy na dystansie 40 km, który będzie w sobotę. A drugą dyscypliną jest maraton biegowy, który zostanie zorganizowany przez Fundację Maratonu Warszawskiego w Warszawie. Czyli przyjedzie spora część ludzi z całej Polski, która weźmie udział w pierwszym dniu w konkurencji rowerowej tutaj w Grodzach, a w niedzielę startuje w maratonie warszawskim. I to jest takie połączenie sił, przeszukanie nowych naszych sportowców w wieku od 5-6 lat do 70, bo tacy też startują, których namawiamy, żeby jednak jeździli na rowerach, nie biegali, bo bieganie nie jest tak zdrowe jak jazda na rowerze, czy chociażby na nartach biegowych. I tak z taką inicjatywą zupełnie nowatorską, też jedyną w Polsce, organizujemy przy okazji finałowej edycji zimowego maratonu Nordek MTB zimą. Duathlon na raty, tak go nazwaliśmy, no bo pierwsza konkurencja rower, zawodnicy mogą się przespać i następnego dnia wystartować biegnąc. Ja może już podziękuję za chwilę uwagi i za zaproszenie, że mogłem głosem sportowca, których tutaj jest coraz więcej, bo między innymi od 3 lat jest już filia szkółki rowerowej, która całkiem się fajnie rozwija, jest paru młodych zawodników i zawodniczek, które będą bronić barwy Mrozów właśnie na tym maratonie. Tak więc wierzę, że Państwo może nie wszyscy zdecydują się na start, bo jest to impreza dla każdego, ale przyjdziecie, będziecie kibicować chociażby reprezentantom Mrozem o godzinie 10:00. Punktualnie jest start z ulicy Szkolnej przy szkole podstawowej. Pierwsi zawodnicy na tych krótszych dystansach o godzinie 10:40. Na następnych dystansach, takim dystansie 20 km o godzinie 11:10. I o 12 godzinie będą przyjeżdżać na początku oczywiście ci najlepsi, czyli zawodowcy, będą finiszować po rundzie, która na szczęście jest zimowa. Dla nas ta aura, która jest tutaj, nie przeszkadza, jest to prawdziwy zimowy maraton. Tu już niektórzy z Państwa już zobaczyli, że są gazetki, można się zaznajomić, co się działo na maratonie 2 tygodnie temu, na drugim etapie tego cyklu w Karczewie, a finał pojutrze, także serdecznie zapraszam, dziękuję za uwagę. Ja w takim układzie już idę zobaczyć, jak wygląda trasa, co będziemy musieli tutaj z Wydziałem Komunikacji odśnieżać, a ze strażakami jest umówione na jutro. Także Państwa serdecznie bardzo zapraszam, choćby do kibicowania. Proszę Państwa, jesteśmy przy punkcie 6. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rosji. Jest Pan Dyrektor. Wiem, że na komisji to było przerwie omówione. Pewnie nie na Państwo sobie za Pana. A to słyszę takie głosy, więc tylko przypomnienie. Cezary Zamana, zresztą w tej chwili coraz częściej w mediach komentuje różnego rodzaju zawody i teraz właśnie jedzie do Polsat Sport komentować kolejne zawody, więc na chwilę przyjechał. Natomiast no jest to chyba po tej grupie Szurkowski, Szozda, no wcześniej Królak, to chyba jest najbardziej ukłonowany polski kolarz, który wygrał Tour de Pologne, który również w różnego rodzaju wyścigach w świecie, przede wszystkim w Europie, Tour de France chyba 3. miejsce, więc to bardzo, bardzo utytułowany i znany zawodnik. Zakład jest samodzielną jednostką samorządową, zajmującą się usługami komunalnymi. W ubiegłym roku zatrudniliśmy 20 osób, co stanowi w przeliczeniu na etatę 18,2 oraz zatrudniliśmy osoby w ramach umów zleceniowych w ilości 8 osób. Posiadamy sprzęt mechaniczny ciężki w postaci luger, dwóch równiarek, koparek, samochodu ciężarowego, stara sanitacyjnego, dwóch ciągników, samochód ciężarowy Lublin, Polonez i drobny sprzęt do gospodarki remontowej i pielęgnacji ziemi. W ubiegłym roku gospodarka odbierała się następująco. Cena za odbiór odpadów wynosiła 57 zł od brutto na rok, od podmiotów gospodarczych 30 zł. Zakład zebrał 895 ton, z tego przekazano na wysypisko
śmieci, składowisko, przepraszam, 667 tony. Do recyklingu przekazaliśmy 228 ton. Gospodarka wodna, eksploatujemy słów piaseczno. Woda pobierana jest z 5 studni głębinowych. Wydobyliśmy wody 610 500 metrów sześciennych. Sprzedaż wyniosła 489 100 metrów sześciennych. W tym docegłowa sprzedana była 168 300 zł. Straty wody wyniosły 57 300 metrów, co jest w granicach 10-11%. Ilość przyłączy wodociągowych obsługiwanych wynosi 3304, w tym na terenie gminy Nowy 2831 oraz na terenie Latowica 473 przyłącza. Woda kosztowała w ubiegłym roku złoty 88 netto dla osób fizycznych, dla osób gospodarczych, dla podmiotów gospodarczych 2,46. Posiadamy 167 km sieci wodociągowej. Gospodarka ściekowa. Przede wszystkim mamy 33 km sieci kanalizacyjnej, w tym przyłączy oraz 13 km przyłączy wodociągowych. Gospodarstw przyłączonych jest 947 sztuk. Oczyściliśmy. Kanalizacyjny. Kanalizacyjny. Tak, bo przed chwilą wodociągowy przyłącze padło, więc kanalizacyjnych. Oczyściliśmy 200 tysięcy metrów sześciennych ścieków, w tym 6 tysięcy ścieków było dołożonych. Nigdy nie było przekroczeń narzuconych pozwolenia wodno-prawnym. Zakład przeprowadziliśmy 4 kontrole ścieków według pozwolenia wodnoprawnego. Bezety wnosiły 7,6 mg na litr, 6 na litr. Gazety 53 oraz zawiesina 12,05 kg na litr. Zakład oczyszczalnie obsługuje przede wszystkim 2 pracowników zatrudnionych na umowach o pracę. Mieliśmy 22 sztuki awarii kanalizacyjnych na przepompowniach ścieków i przy kanalikach. W wyniku pracy oczyszczalni powstało 94 tony osadu ściekowego, co wykorzystaliśmy jego rolniczo. Z robót remontowo-budowlanych głównym źródłem dochodu był wybudowany kompleks Ormik w Mrozach, wybudowane chodniki Sienkiewica, Kusa, Wąska, Akacjowa, dowóz Gruszywa na drogi gminnej ulicy Mrozów. Także były dodatkowym źródłem było eksploatacja gminnego targowiska w Mrozach oraz dowóz dzieci do szkół. Oczywiście bardzo dużo współpracowaliśmy ze spółką, gminną spółką wodną. Dochody z działalności wyniosły 3 537 353, koszty zaś 3 868 628 zł. Zakład przyniósł straty w wysokości 335 tysięcy zł. Cele ustawione na rok 2013 to będzie utwierdzenie obrodzenia terenu przed wiatą oraz terenu przeładunkowego, wykonanie oświetlenia na placu przeładunkowym, utwierdzenie drogi dojazdowej, oświetlenie ulicy dojazdowej do zakładu, najprawdopodobniej zwiększenie jednego etatu do księgowości, zakup fabrykatu produkcyjnego na słów piaseczno i dostosowanie zaplecza dla pracowników zgodnie z zasadami zakładowymi. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie jakieś do pana dyrektora? Proszę. Czy strata wody w postaci tych 10%, czy to jest wliczone w życie wody przez straże? Tak.
straże, płukanie sieci, lekkie wycieki, awarie i kradzieże. Pan radny Broga. Ja chciałem się zapytać, panie dyrektorze, ta strata, która jest 300 ileś tysięcy złotych, czy to jak to będzie wyglądać i pokrycie, czy coś takiego? Strata jest strata. No właśnie, ale no, ale... Będziemy musieli ją pokryć z gospodarki, otwierając tą strefę, przede wszystkim gospodarki. No zwiększające się... Ale wynagrodzenia nie są zagrożone. Wynagrodzenia nie są zagrożone. Pan radny Kuszyński, proszę. Ja mam takie pytanie. Mamy tutaj, mamy taką konserwację, czy ktoś w Szymach, to mamy 600 metrów sześciennych na dobę. Czy jeżeli będzie w przyszłości, może niedługo dowodywana ta kanalizacja grodzie i tak jak jest w planie, musimy rozbudowywać to, czy to już nam wystarczy? To znaczy, na pewno nam to nie wystarczy, jeżeli będą przybywały następne miejscowości, typu Dąbrowa, Wola Rafałowska. Grodzisk, Wola, Paprotnia, Kruki, Rudka, Siemieszka. To jeszcze w zależności ile pacjentów będzie na Rudce, bo Rudka ma przewidziane 100 metrów sześciennych na dobę. Obecnie dostarczamy ją ścieku w wysokości około 60 metrów sześciennych na dobę. Jeszcze ja mam takie pytanie, panie dyrektorze. Jeżeli będziecie tam przebudowywali plac, czy nie moglibyście uwzględnić parking dla klientów bliżej biura jednak? Bardzo mamy blisko parking. Jest po lewej stronie. Po lewej stronie jest parking na 8 miejsc. No jak daleko? 30 metrów? No. Nie. Dyrektorze, jakby od drugiej strony tam był, to by było prawie. Ale na holu macie duży hol, panie dyrektorze. Zależy jaki krok ma. Na pewno takie nawiasy na terenie zakładu z drugiej strony. 30 metrów, proszę. Proszę Państwa, już dzisiaj bardzo skrótowo powiem o tym, ponieważ mówiliśmy, były podejmowane pakiet uchwał na koniec 2012 roku i tam bardzo szczegółowo mówiliśmy o tym systemie, który zafunkcjonuje z dnia 1 lipca. W tym roku przyjęliśmy dwie kolejne uchwały dotyczące funkcjonowania nowego systemu. Dzisiaj jest potrzeba dokonania drobnych korekt. Będę to jeszcze mówił w odpowiednim czasie w tych uchwałach. Ponieważ, proszę Państwa, tak naprawdę to, co się dzieje z gospodarką odpadami, to jeszcze nie jestem w stanie dzisiaj tego do końca skomentować, ale okazuje się, że no, chyba w tym wszystkim cały ten system i prawo, które wprowadza jakby te nowe podejście do gospodarki odpadami, nie do końca zostało dopracowane. Faktem jest, że przedsięwzięcie jest dosyć szerokie. Ono wywodzi się tak naprawdę z jednej ustawy, ze zmiany ustawy o gospodarce o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zmiany takich ustaw jak o gospodarce odpadami, ochronie kształtowania środowiska. Niemniej jednak, proszę Państwa, nowe podejście burzy tak naprawdę dotychczasowy porządek. Dotychczasowy porządek prawny mówił o tym, że odpady stanowią własność właściciela posesji lub firmy, która je wytwarza. Poprzednia ustawa mówiła o tym, że należy każdy z właścicieli gospodarstwa domowego lub właściciel zakładu pracy ma obowiązek zawarcia umowy cywilnoprawnej na wywożenie tych odpadów. A gmina posiadała obowiązek kontrolowania wykonania tego obowiązku. Czyli krótko mówiąc, przeprowadzaliśmy systematyczne kontrole, czy wszyscy mają zawarte umowy, czy odpady są odbierane przez uprawnione podmioty, czy są wywożone we właściwe miejsca, nie ląduje w lesie, w rowach, czy w innych miejscach. Ale zasadą przede wszystkim było to, że odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych i firmach stanowiły własność tych firm, a firma miała obowiązek się ich pozbycia w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej. Cała rewolucja w tej chwili polega na tym, że nowa ustawa wprowadziła nową rzecz, że powstałe odpady w gospodarstwach domowych stanowią własność gmin. I to, że każdy z nas produkuje w swoim domu odpady,
to oznacza, że to są odpady gminy i to gmina ma znaleźć sposób na to, ażeby te odpady zebrać, ażeby one były odpowiednio składowane, ażeby stworzyć odpowiedni system gromadzenia odpadów. I teraz, proszę Państwa, zmieniono tą zasadę. Ja bym powiedział, gminę Mrozy tu uwsteczniono w tym momencie. Bo my wszyscy już, jako mieszkańcy, przyzwyczailiśmy się do tego, że odpad to jest odpadem gospodarstwa domowego. Wszyscy mieliśmy pozawierane umowy z zakładem, o, wszyscy, prawie wszyscy. A tym marginesem, gdzie są niezawarte umowy, to jest taki margines w granicach 3-5%. To jest różnego rodzaju posesje, które nie są na stałe zamieszkane, jakieś rotacje się odbywały. Natomiast generalnie stale zamieszkane nieruchomości praktycznie wszystkie miały zawarte umowy. Ludzie się do tego przyzwyczaili. Mało tego, chwalili sobie cały ten system, który, proszę Państwa, w dniu 1 maja tego roku już jest wdrożony 14 lat. Jako jedni z pierwszych w Polsce w ogóle tego typu system wdrożyliśmy. I nie ukrywam, że ustawa, kiedy w tym momencie mówi o tym, że przejmuje gmina i ma to uspołecznić, oczywiście gminie w tej chwili z tego tytułu przyznano jedno poważne uprawnienie, że odpady stały się własnością gminy, ale jednocześnie gminie przysługuje opłata, która w zasadzie jest formą daniny publicznej, zwaną inaczej podatkiem. Ponieważ egzekwowanie środków, windykacja, którą nam w ostatnim czasie po nowelizacji włożono, odbywa się na podstawie ordynacji podatkowej i w trybie ordynacji podatkowej. Czyli krótko mówiąc, dosyć dopracowana procedura egzekucji różnego rodzaju zaległości. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, to w pewnym sensie te działania, to co prowadzimy od 14 lat, jakby nas tutaj wstecznia. Jest jeszcze drugi temat, że jeszcze w tej chwili, oczywiście do końca czerwca, na terenie gminy wprowadziliśmy system selektywnej zbiórki odpadów. Myśmy w ogóle tu nie było pojęcia, że ktoś nie segreguje odpadów. A ta ustawa mówi o tym, że gmina jest zobowiązana stworzyć system dla tych, którzy i segregują, i nie segregują. Jeśli ktoś sobie nie życzy segregacji odpadów, to po 1 lipca nie będzie musiał segregować. Całe szczęście, że gminie przypisano uprawnienie ustalania cen w jednym i drugim przypadku. I to, co zrobił Rada Gminy na mój wniosek, ustaliła w ubiegłym roku w jednej z uchwał, czyli ustaliła opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami. I dla gospodarstw domowych wynosi ona w przypadku, kiedy one są segregowane, 10 zł. A dla tych, którzy nie chcieliby segregować odpadów, 48 zł. Mam nadzieję, że będzie to wystarczający instrument, ażeby nie... Dobrze, powiem. Zmusić wszystkich do segregowania odpadów, bo tak naprawdę powinniśmy segregować odpadów. Niesegregowanie odpadów, proszę Państwa, powoduje, że zakłady, wysypiska niestety są zasypywane. Proszę Państwa, musimy też powiedzieć, że dyrektor dzisiaj chyba nie wspomniał albo nie zauważyłem, ale proszę Państwa, w tych odpadach, które podał w tonach, proszę Państwa, ponad 150 ton stłuczki szklanej, ponad 40 ton plastiku, proszę Państwa, ileś kolejnych ton makulatury. To nas sytuuje wśród liderów w Polsce, jeśli chodzi o odzyskiwanie surowców wtórnych. Bo to się kształtuje w granicach 35% w stosunku do całego strumienia odpadów. Poziom odzysku na terenie kraju waha się w granicach 10%, a w zasadzie niektórzy mówią 8%. Więc ten wynik, który my mamy, to już wymagania na rok 2020, te, które będziemy musieli spełnić pod względem ilości wysegregowanych odpadów. I teraz, co z nowym naszym systemem? Po pierwsze, chcę powiedzieć jedną dobrą informację. W zasadzie to są same dobre informacje. Pierwsza to jest taka, że to, co robimy od 14 lat, to ta ustawa w tej chwili mówi, że należy segregować odpady i jakie frakcje powinny być wyłączone. Jest grupa odpadów podstawowych, jest grupa odpadów uzupełniających.
Czyli tak naprawdę w naszym codziennym życiu gospodarstw domowych nic się nie zmieni. Po pierwsze, pozostaje system workowy. Po drugie, zbiórki odpadów posegregowanych będą odbywały się raz na 2 tygodnie. Po trzecie, obsługę gospodarstw domowych, czyli odbiór z gospodarstw domowych, będzie w dalszym ciągu wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach jako mobilny punkt gospodarki odpadami. Te odpady będą gromadzone co 2 tygodnie w gminnym punkcie zbiórki selektywnych, selektywnych odpadów, dobrze, bo już. I z tego punktu wyłoniony w drodze przetargu podmiot będzie odbierał. Czyli przetarg, który narzuca w tej chwili ustawa, będziemy musieli ogłosić, mamy w tej chwili już przygotowaną specyfikację, i wyłoniony w drodze przetargu podmiot będzie odbierał odpady z punktu, czyli lokalizacja Zakład Gospodarki Komunalnej. W chwili obecnej złożyliśmy wniosek z RPO Województwa Mazowieckiego na budowę z prawdziwego zdarzenia punktu selektywnej odpadów, wniosek za ponad 1,5 miliona złotych. Będzie tam wybudowanych 13 boksów zadaszonych, będzie utwardzony plac, place manewrowe, kontenery na odpady niebezpieczne. Z prawdziwego zdarzenia gminny punkt zbiórki selektywnej odpadów. I ten punkt będzie obsługiwany, tak jak powiedziałem, przez pewnie różne firmy. Ponieważ, proszę Państwa, nowy system w tej chwili to jest bardzo podobny do tego, co my dzisiaj robimy. Bo dzisiaj zakład zbiera odpady od mieszkańców, przywozi je do Zakładu Gospodarki Komunalnej, a z zakładu odbierają różne podmioty. Odbierają ci, którzy mają podpisane umowę na surowce wtórne, i odbiera firma, która wywozi te worki zmieszane, czy one ogólne się teraz u nas nazywają, czyli jest to odrębna firma. Teraz musimy te firmy wyłonić w drodze przetargu, a nie tak jak wcześniej w drodze negocjacji i umów. I druga sprawa, która jest narzucona odgórnie, wynikająca z tego, że na terenie województw, w tym województwa mazowieckiego, stworzono tak zwane regiony gospodarki odpadami. I my jesteśmy w regionie siedlecko-ostrołęckim, czy ostrołęcko-siedleckim, jakby to nie nazwać. I w tym zakresie ten region wiąże nas tylko w stosunku do odpadów zmieszanych. Inaczej mówiąc, pomimo że ogłosimy przetarg na odbiór odpadów zmieszanych, to do przetargu mogą przystąpić firmy z tego regionu siedlecko-ostrołęckiego. Tak naprawdę są dwie. Jedna jest w Ostrołęce, druga jest w Siedlce. I to jest koniec. Natomiast istotną informacją i dla nas ważną, przy tak wysokiej ilości wysegregowanych odpadów, na segregowane odpady ogłosimy przetarg i do tego przetargu mogą przystąpić firmy z całej Polski. Czyli rejonizacja obowiązuje tylko i wyłącznie odpady zmieszane, te nasze dotychczasowe czarne wody. Rejonizacja nie dotyczy odpadów posegregowanych. W związku z tym w tej chwili mamy przygotowaną specyfikację, ja jeszcze ją tam szczytuję, będziemy pewnie jutro, poniedziałek, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będziemy próbowali ogłosić już przetarg na wyłonienie firmy. Tak jak powiedziałem, przetarg zrobimy nie na 2 zadania nawet, zmieszane, tylko dla firm z rejonu siedlecko-ostrołęckiego, ale w ogóle na każdą frakcję odpadów będzie to odrębne zadanie. Chodzi o to, żeby uzyskać najlepsze warunki. Bo jeśli jest na przykład firma w Polsce, która zajmuje się sztuczną ścianą, to my nie zechcemy w ramach tego zadania im dawać wszystkich odpadów. Plastików, metali kolorowych, makulatury itd. Więc prawdę mówiąc, każda z firm na odpady posegregowane będzie mogła złożyć u nas odrębną ofertę i jest to zgodne z prawem. Jedyne ograniczenie jest, proszę Państwa, jedyne ograniczenie jest tylko i wyłącznie w stosunku do odpadów zmieszanych. I teraz kontynuując dalej. Powiedziałem przed chwilą, że w zasadzie u nas się nic nie zmienia. U nas w stosunku do tego, co robimy przez 14 lat, zmieni się 2 rzeczy. Po pierwsze, przybędą 2 worki. Dotychczas było 5 worków, teraz będzie 7. Jakie przybędą? Rozdzielimy już ewidentnie butelkę PET od plastiku. Teraz było to, pan dyrektor dawał
worki na butelki PET, ale generalnie było to, czy to był plastik, czy butelki PET, były to jedno. Teraz zechcemy to ewidentnie rozdzielić i będzie drugi worek, który będzie służył na zbieranie nowej grupy odpadów, z którym wszyscy mamy problemy, tak zwane odpady wieloopakowaniowe. To są te właśnie kartoniki po soczkach, po serkach, po różnych rzeczach, że jak się szło do śmietnika, to już zawsze sam osobiście też miewałem z tym problemy, gdzie to akurat wrzucić. To będzie dodatkowy segment odpadów. Druga rzecz, która się u nas zmieni, zmieni się to, że dotychczas gospodarstwo domowe płaci 5 zł, a będzie płaciło 10 zł od gospodarstwa domowego. I po raz kolejny chciałbym już dosłownie w dwóch zdaniach, ja byłem niedawno na zebraniach na terenie całej gminy, więc o tym mówiłem w ramach konsultacji dotyczących praw miejskich, to omawiałem. Dlaczego od gospodarstwa domowego? Proszę Państwa, przy tej charakterystyce gminy jest to najlepsza, bez wątpienia metoda, najtańsza, najmniej generująca koszty. Ponieważ opłata jest zryczałtowana, ile numerów na domach w poszczególnych sołectwach, spod tylu numerów będzie odbierany, będą odbierane odpady. Z drugiej strony od tylu mieszkańców oczekujemy złożenia deklaracji. Stała opłata, prosta deklaracja, prosty pobór. I to, gdzie niektóre gminy się zastanawiają, czy muszą w związku z tym zatrudnić 2 czy 3 osoby dodatkowo w związku z obsługą całego systemu, to my się w tej chwili zastanawiamy, że pewnie gdzieś trzeba będzie pół etatu najprawdopodobniej zatrudnić z tego względu, że wchodzi nam w grę sprawozdawczość rozwinięta i tak dalej, i tak dalej. Bardzo prosty system, który tak naprawdę jest łatwy do skontrolowania, sprawdzenia i tak dalej. I prorodzinny, co pan Robert podnosi, dzisiaj będziemy dalej o tym mówić, bo jest również systemem prorodzinnym. Panie wójcie, a to jeszcze jedna. O, przepraszam, a co z popiołem? A to zaraz będę mówił. Na koniec. I teraz, proszę Państwa, właśnie ten. Często osoby samotne, jeszcze raz jednym zdaniem. Często osoby samotne mówiły, panie wójcie, bo to niesprawiedliwe, bo jedna osoba płaci tyle co 5. To ja jeszcze raz dzisiaj powtarzam. Głównym kosztem w tych 10 zł jest, proszę Państwa, koszt dojazdu pod posesję. Z tych 10 zł 8,50 to jest przyjechanie pod posesję. W mrozach, grodzisku, dębowcach, to, że raz na 2 miesiące przyjeżdżamy, to głównym kosztem to jest sprzęt, czyli ciągnik, przyczepa, 3 ludzi i tak przez... Na 2 tygodnie. I tak, proszę Państwa, przez 5 dni w tygodniu. W związku z tym to jest główne. A to, czy ktoś nam napełni worek w 1/3, w połowę, czy cały, to jest 1,50 zł w całej opłacie. Dlatego też, proszę Państwa, w ten sposób analizując ten problem, to zryczałtowana opłata zdecydowanie jest najlepsza, najkorzystniejsza. Powiem więcej. Gdybyśmy poszli w rozliczenia od mieszkańca, tak jak większość idzie w tym kierunku, to proszę Państwa, chcąc śledzić takie nieobecności, jak masowy wyjazd studentów w październiku, uczniów do szkół średnich, do internatów, ludzi w delegacji, na wczasy i tak dalej, to faktycznie trzeba było zatrudnić 1 lub 2 osoby, które by bez przerwy siedziały, analizowały cały czas ten ruch. W tym momencie koszty całego systemu by wzrosły i efekt byłby taki, że te pojedyncze osoby pewnie by płaciły nie 10, a 11, a wszyscy pozostali jeszcze więcej. Bo tak jak próbowałem to kalkulować, po prostu tego tak wyszło. Więc proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że ten system jest najlepszy. A bo przyznam szczerze, byłem na zebraniach wiejskich i przede wszystkim mnie to cieszy, że ludzie przyjmują to ze zrozumieniem. Ja jednej uwagi na przeprowadzonych 27 zebraniach, które się ostatnio odbyło, w tym temacie nie było jednej uwagi na zebraniach zgłoszonych, pomimo że frekwencje na niektórych zebraniach były bardzo duże. Dobrze. Więc generalnie tak to wygląda. Teraz przejdźmy do tych pozostałych rzeczy, o których zapytała pani sołtys Wąsek w międzyczasie. Co z odpadami wielkogabarytowymi? Co z odpadami zielonymi? Co z popiołami? Proszę Państwa, te odpady od 1 lipca będą nieodpłatnie przyjmowane w punkcie zbiórki odpadów. Nieodpłatnie, pod warunkiem, że się je przywiezie własnym transportem. Jeśli ktoś zechce zamówić usługę zakładu gospodarki komunalnej, to zapłaci za usługę.
transport i załadowanie. Bo muszą pojechać ludzie, załadować ten popiół, przywieźć i tak dalej. Jeśli to będzie zamówiona usługa. Jeśli ktoś przywiezie na własną rękę ten popiół. Te odpady nie mamy obowiązku odbierania bezpośrednio z posesji. Podobnie z odpadami zielonymi. Generalnie nasz regulamin i program gospodarki selektywnej, program selektywnej zbiórki odpadów przewiduje to, co promujemy już znowu przez 14 lat. Odpady zielone powinny zostać w kompostownikach tak naprawdę. Szczególnie przy tym charakterze zabudowy, jaki mamy na terenie gminy. Przecież tak naprawdę mamy kompostowniki, sam mam taki kompostownik, pomimo że nie posiadam gospodarstwa. Tam, gdzie jest gospodarstwo rolne, to odpady zielone tak bez problemu można wyjść na wiosnę, przeorać i tak jak u niektórych piękne warzywo rośnie z kompostownika, to tak może być zagospodarowane, mogą być zagospodarowane odpady zielone. Z popiołami, tak jak powiedziałem, będzie zamówiona usługa, przyjeżdża zakład, zabierają, kalkulują koszty dojazdu, załadunku i w tym momencie płaci się za usługę. Jeśli ktoś przywiezie do punktu we własnym zakresie, tam będą stałe kontenery, tam będzie można wrzucić sobie ten popiół i nikogo nic nie interesuje. Do nas będą stały w punkcie selektywnej zbiórki odpadów kontenery w tych boksach. Takie będą wymagania w stosunku do firmy, która będzie nas obsługiwała. Pracownicy zakładu po każdej zbiórce, zjeżdżając do zakładu, według tak jak będą mieli, według kolorów i frakcji worki, rozrzucą do tych kontenerów. Po napełnieniu kontenera będzie telefon do firmy, która nas obsługuje. Przyjeżdżają z pustym kontenerem, pełny zabierają, pusty zostawiają i tak to ma wszystko funkcjonować. Tak to generalnie dzisiaj już wygląda. Lub prawie dzisiaj nie mamy z prawdziwego zdarzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów, tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko skończy. Nie wiedzieliśmy, że ustawodawca, bo były takie sygnały, że gminy w ogóle będą z tego wyłączone, że to należy wszystko zlecić firmom prywatnym, że żadnych punktów, wszystko ma być ładowane bezpośrednio przed furtką u każdego i wiezione gdzieś. Nie. Punkty selektywnej zbiórki odpadów wymienia ustawa, że gmina jest zobowiązana zorganizować takie punkty. Punkty mogą być stacjonarne i punkty mogą być mobilne. My będziemy mieli jeden stacjonarny punkt i drugim punktem będzie punkt mobilny, czyli ta obsługa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozie. Najkrócej mówiąc, podsumowując to wszystko, niewiele się u nas zmienia. Zmienia się jedna rzecz, że proszę Państwa, co dwa tygodnie, co pracownik pojedzie na szkolenie i każdy szkoli po swojej linii, bez przerwy są zmiany. Pojedzie pracownik merytoryczny, mówią, a tutaj trzeba tak zrobić, pojedzie pani skarbnik szkoli, regionalna izba obrachunkowa, mówią co innego i cały czas, chociażby dzisiejsza zmiana dwóch uchwał wynika ze zmiany interpretacji. No chociażby prosta sprawa, deklaracje, które już były Państwu rozdawane, w której było, że informacje składam świadomej odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 kodeksu karnego, paragraf 1 o odpowiedzialności oczywiście karnej składam. Nie, nie można tego artykułu wstawić. No prawnicy się spierają, można, nie można. Generalnie w tej chwili chcemy to wykreślić, chcemy to zastąpić tylko o tym, że oświadczam, że dane są prawdziwe i ponoszą za nie odpowiedzialność. Musimy z tej deklaracji dzisiaj wyrzucić artykuł 233 kodeksu, bo jakiś prawnik interpretując stwierdził, że tego nie możemy, skoro do takiego zapisu nie ma delegacji bezpośrednio z ustawy. Co do kosztów. Niektórzy nas pytają, bo proszę Państwa, jesteśmy tą gminą, gdzie faktycznie te koszty obsługi gospodarstw domowych są najniższe. Jeśli to przeliczymy na, czy to, jakby to nie liczyć, na mieszkańca, czy na gospodarstwo domowe. Niektórzy pytają, czy w ogóle jesteśmy w stanie to obsłużyć. Jesteśmy, bo my nie robimy czegoś zupełnie nowego. Myśmy wzięli z dyrektorem rok 2011 i 2012. Policzyliśmy te koszty obsługi w ciągu roku i wyszło nam, że faktycznie ten rzeczywisty koszt za chociażby 2012 rok był niecałe 10 zł. Z tym, że wcześniej można było dotować gospodarkę odpadami z budżetu gminy. Nowa ustawa mówi o tym, że nie ma możliwości dotowania tego systemu. On się ma sam w całości w danym roku sfinansować, a jeśli powstanie strata lub brak,
w danym roku, to trzeba go w następnym roku wypracować po to, żeby wyrównać. Więc z tego względu kalkulacje roku 2012 wprowadziliśmy, w zasadzie przenieśliśmy na rok 2013 i w tym momencie, ponosząc pewną opłatę, musimy zapłacić całe 100% kosztów, czyli nie 5 zł, jak będzie teraz do 30 czerwca, tylko 10. Umowy obowiązują, te dotychczas zawarte umowy obowiązują do 30 czerwca, te umowy cywilnoprawne. One będą wypowiedziane. Będą wypowiedziane, bo również jest takie stanowisko, że w zasadzie to one wygasają z mocy prawa, bo jest ustawa, która mówi, że te umowy stają się bezprzedmiotowe. Powinienem może wcześniej powiedzieć, ale to nie ma znaczenia. Gmina również przyjęła uchwałę dla gospodarstw tak zwanych niezamieszkałych. Gospodarstwa niezamieszkałe to są różnego rodzaju podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne czy gminy, czyli krótko mówiąc firmy, jak to się mówi. Gmina nie musi podejmować uchwały. I tu można było zrobić tak, żeby tylko podjąć działania w zakresie obsługi gospodarstw domowych, a firmy w tym momencie zmusić do zawierania umów cywilnoprawnych w tym zakresie z różnymi podmiotami i zostawić firmy czy jednostki organizacyjne samym sobie. Myśmy podjęli tą uchwałę. Jak Państwo pamiętacie, te jednostki zgodnie z ustawą mają być rozliczane za jeden pojemnik. W naszym przypadku, kiedy mamy system workowy 110 litrów, w deklaracji muszą zadeklarować ilość worków w danym miesiącu. Cena za odbiór jednego worka wynosi 8 zł i w zależności od tego, ile to będzie zadeklarowane miesięcznie, będzie to razy 8 zł i będzie taka opłata. Największe zamieszanie, proszę Państwa, w tej chwili jest i nie ma jeszcze końcowej interpretacji prawnej z posesjami, które są zamieszkiwane czasowo. Myśmy przyjęli rozwiązanie, ja nie widzę, żeby ustawa zabraniała przyjęcia takiego rozwiązania. Myśmy przyjęli rozwiązanie takie, że przyjmując wzory deklaracji, przyjęliśmy wzór numer 1 dotyczący gospodarstw zamieszkałych, czyli gospodarstw domowych, gospodarstw niezamieszkałych, czyli firm, podmiotów różnych gospodarczych i trzecią deklarację przyjęliśmy wzór deklaracji dla osób czasowo zamieszkałych. I w tym momencie ta deklaracja zawierała 12 miesięcy. Każdy miał zadeklarować, w których miesiącach przebywa i w tym momencie wnosił opłatę za te miesiące. Okazuje się, że po szkoleniu pani Honorata Adamiec, która się zajmuje bezpośrednio w urzędzie, przywiozła informację, że ktoś wymyślił, że te czasowo zamieszkałe mają być rozliczane tak jak nieruchomości niezamieszkałe, czyli od ilości worków. Czyli nie miesiące, nie tak jak myśmy tu przyjęli wewnętrznie, tylko każdy ma zadeklarować, ile ma worków i tak dalej. Nierozstrzygnięta jest sprawa interpretacyjna, czy jeśli ktoś posiada w dwóch miejscach swoje nieruchomości. Na przykład mieszka w Warszawie, tam jest zameldowany, ale tu posiada dom i na przykład na wszystkie weekendy przyjeżdża na wakacje. I teraz znowu są spory, że niektórzy mówią, że powinien złożyć tylko deklarację w tym miejscu, w którym jest zameldowany, a w tym drugim miejscu nie ma. Więc chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj przekazuję informacje według stanu prawnego i jakichś interpretacji, które na dzień dzisiejszy znamy. Ja już pracownikom nawet powiedziałem, nie śpieszmy się z tym wszystkim, bo będziemy jeszcze 3 razy albo 8 razy poprawiać wiele rzeczy. Na pewno musimy to ostatecznie do końca maja łącznie z zebraniem deklaracji uporządkować. Natomiast, proszę Państwa, spodziewam się jeszcze różnych rozstrzygnięć, łącznie z tym, że może nastąpić zmiana, jeszcze kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W gminie, bo się na to zanosi. Już nie mówię o tym, że Trybunał Konstytucyjny ma się wypowiedzieć w sprawie legalności zapisu o obowiązku organizowania przetargów przez te gminy, które posiadają własne jednostki w postaci spółek prawa handlowego czy zakładu komunalnego. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału. Jest to sprawa wniesiona przez miasto Inowrocław. Poparło ponad 1000 samorządów z całej Polski, w tym gmina Mrozek. Proszę Państwa, tyle na dzień dzisiejszy wiadomo. Ostatecznie chciałem powiedzieć tylko tak,
że już umieściliśmy formularze na stronie internetowej. Wiele osób już pobrało te formularze z tym dopiskiem, że to jest to oświadczenie złożone zgodnie z artykułem 233 Kodeksu Karnego. Teraz się okazuje, że tego nie powinno być. Więc proszę Państwa, żeśmy ten formularz zablokowali chyba w ubiegłym tygodniu. Część ludzi przyniosło nam deklarację. No mamy kłopot, bo co dwa tygodnie mam wrażenie, jak to się stanie, to pierwszy wstanie, to się pierwszy obudzi, to dokonuje własnych interpretacji. Ale dzisiaj dokonujemy tej poprawki. Od poniedziałku uruchamiamy powtórnie formularz. Będą formularze do pobrania i zbieramy deklaracje. Tu do Państwa sołtysów chciałem się zwrócić, bośmy planowali na 25, na najbliższy poniedziałek, na Radę Sołtysów, gdzie mieliśmy tutaj w formie prezentacji pokazać wzór każdego formularza, deklaracji, jak wypełniać, co powinno być. Z tych powodów, że niestety pojawiły się trudności interpretacyjne, między innymi dzisiaj zmiana wzoru deklaracji, to naradę przesuniemy zaraz na poświęta, ale ta narada się odbędzie po to, żeby szczegółowo już z Wami, bo to głównie na Was spadnie mnóstwo zapytań takich, a jak wypełnić, a jak ja i ktoś inny. Zrobimy specjalną naradę, która będzie dotyczyła tylko i wyłącznie tego problemu, żebyśmy 1 lipca odpowiednio w to weszli. I tu, proszę Państwa, jeszcze taka na koniec jedna uwaga. Te 10 zł, wracam do tego, wystarczy, nie? Wystarczy, bo tak jak mówię, z tych kalkulacji wynika. Natomiast, proszę Państwa, to jest przy żadnym założeniu, że cena ustalona w drodze przetargu odbioru odpadów zmieszanych będzie na poziomie cen, które w tej chwili mamy, ma Zakład Gospodarki Komunalnej, to jest niecałe 200 czy 340 zł. Jeśli ta cena z różnych przyczyn w drodze przetargu okaże się, że ona będzie, że ona wzrośnie na przykład do 500 zł, no to proszę Państwa, trzeba liczyć się z tym, że możemy na koniec roku zanotować brak. Ale też mam dobrą informację, że z tych przetargów, które są dotychczas przeprowadzone, raczej wszędzie jest notowany spadek, bo nawet słyszałem, że są oferowane ceny odbioru za jedną tonę 180-190 zł. Więc proszę Państwa, 220 to jest dosyć powszechnie spotykane, więc na razie jeszcze przetargu nie było, ale mamy pierwsze sygnały, że raczej następuje spadek cen odpadów, odbioru odpadów zmieszanych. Tym bardziej ta kalkulacja powinna być sporządzona prawidłowo, bo to jest jedyny moment, gdzie istnieje jakiś element niepewności, czy te dokonane kalkulacje są właściwe. To nas, proszę Państwa, wszystkich czeka po dniu 1 lipca. Chciałbym się mylić, ale pewnie, jak powiem, że jeszcze pewnie powrócimy, jeszcze będą jakieś zmiany na kolejnych sesjach dotyczące całego systemu. Mogą być, w sensie dokonywania funkcjonowania systemu, czy inaczej opisania tego systemu. Chodzi o wzory deklaracji, czy regulaminy utrzymania czystości i porządku gminy. Natomiast sam system, proszę Państwa, jest dokładnie ten system, który już do tej pory funkcjonuje w Brozach. On się idealnie wpisuje w zamierzenia tej nowej ustawy. Tyle. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Sprawa była bałkowana. Teraz przechodzimy do punktu 8. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2012. Taką informację mamy, zaproponowane się na połączonych komisjach. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do następnego punktu 9. Podjęcie uchwał w sprawie. I pierwsza sprawa będzie tak. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. Subwencji oświatowej. Ja wraz zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów została nam już dodatkowo zwiększona w oparciu o tą, która została wpisana w budżetu. Jest to kwota 65 106 zł. Inne dochody, jakie zwiększamy, to są niewykorzystane środki na dzień 31 grudzień, które gromadzą nasze jednostki oświatowe na bieżące tarcze dochodu. I zgodnie z ustawą te środki, jeżeli nie wydarzą, to są do 9 stycznia, zgłosić do budżetu, wrócimy do budżetu, w związku z tym przyjmujemy je po stronie dochodowej. Natomiast po stronie podatkowej.
dla potrzeb dzieci ta szkoła wysoka jest w Brozach oraz 20 tysięcy taka wstępna kwota na parking w Fabii. Jedź tutaj przy Brzegowie. To są pieniądze. Dziękuję uprzejmie. Proszę pan radny. Czy do tego projektu parku jedź, czy będzie należała kolej też? Ale w sensie, czy Nie, nie. Proszę Państwa, tak jak mówiłem na komisji, ja o tym mówiłem na komisji, że program Parku i Jedź Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiesił na 3 lata. I z tego względu, że między innymi przygotowany projekt dla mrozów nie został zrealizowany, pomimo tam kilkukrotnych pism kierowanych o potrzebie, a potrzebę widać, jak się pojedzie w tej chwili od dworzec i zobaczy, że zbudowane prawie 50 miejsc parkingowych 2 lata temu nie rozwiązuje problemu, bo w dalszym ciągu nie ma możliwości poruszania się. Prowadziliśmy rozmowy z zarządem województwa i doszło do tego, że oni powiedzieli, że nie ma sprawy. Jeśli chcecie, to w takim razie my wam udostępnimy dokumentację, pozwolenie na budowę, możecie budować sobie sami. No i biorąc pod uwagę problemy, które w tej chwili występują w Brozach, bo to są problemy tak naprawdę naszych mieszkańców, którzy wprawdzie korzystają z kolei mazowieckich i nie tylko. W związku z tym, że te problemy fizycznie tu występują, ja podpisałem takie porozumienie, że oni nam przekażą dokumentację. Z tym, że jednocześnie ustaliliśmy, że to nie będzie tak, że my te parkingi wybudujemy według tych ich standardów. Bo ich standardy to jest, proszę Państwa, to są miejsca parkingowe, ogrodzenia, monitoring, pomieszczenie socjalne dla ochrony, bramki otwierane, alarmy, różne cuda i jeszcze ludzie 24 godziny na dobę przy tym dyżurujący, więc oczywiście są to standardy bardzo kosztowne. Ja od dawna namawiałem ich do tego, że skoro nas nie stać, to róbmy to w tańszych standardach. Ale oni w tym momencie stwierdzili, więc na razie przechodzimy, w pierwszej kolejności chcemy przede wszystkim ten plac tutaj uporządkować. Chcemy utwardzić po to, żeby w tej chwili była możliwość parkowania, bo myślę, że w tym miejscu jest szansa na kolejne 100 miejsc parkingowych i na razie te środki, które są przeznaczone w tym budżecie, w projekcie tego budżetu, który Państwu przedkładamy, one tak naprawdę wystarczą na prace przygotowawcze związane z usunięciem drzew, zakrzaczeń, kar, wykorytowaniem tego terenu i nawiezieniem żwiru z plantowania. Środki na kolejne etapy, podbudowę, kostki, ewentualnie kolejną infrastrukturę trzeba będzie kolejno systematycznie planować i ewentualnie ten parking realizować. Jedno jest pewne, mamy duże zapasy miejsc parkingowych po południowej stronie torów kolejowych, natomiast po północnej jest strasznie ciasno. Tu dochodzi do sytuacji takiej, że niektórym blokują samochody nawet na kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, ponieważ no, jedni zastawiają drugich i ta sytuacja jest tu bardzo niekorzystna. Musimy ten problem rozwiązać, stąd podejmujemy ten temat samodzielnie, bo dzisiaj już mamy potwierdzone stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego, że program budowy parkingów parku i jej został zawieszony. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto przeciw? Nie widzę nikogo, kto się wstrzymał, też nie widzę nikogo. Następna uchwała oświadcząca w ślad za to zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tej uchwały? Znaczy nie, bo już mamy na ręki. Atelki te same zostają. Atelki zostają te same, bo tamta uchwała, którą mówiliśmy na komisjach, ona uchylała ten z grudnia, a wprowadzała w wersji tej tabelka nową. Ponieważ my mamy problem z systemem, nie wiem jak tylko zjednoczone, ale to nie ma znaczenia, po prostu robimy zmianę, tak? Ale w wersji tabel, ona się nie zmieniła. Treść tylko uchwały, nie jest uchylająca, tylko zmieniająca tą grudnia. Czy są jeszcze jakieś pytania czy uwagi? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto przeciw?
Nie widzę nikogo i kto się wstrzymał, też nie widzę. Następna uchwała dotyczy uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania podwody przebudowy Katowicka Groza. Już paragraf pierwszy, uchyla się uchwałę Rady Gminy Grozy nr 24-240-2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki finansowania do przebudowy Rady Katowicka w Rozach. Błędnie ujęty artykuł 18 ust. 9 litera C ustawy z mocy przyszłego roku. W samorządzie przewidzenie stanowi podstawę do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów, a jeżeli wykonana uchwała dotyczy pożyczki krótkoterminowej, do której należy stosować inną podstawę prawną, to jest artykuł 89 ust. 4 ustawy z mocy. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania co do tej uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę nikogo. Kto się wstrzymał? Też nie widzę nikogo. No i następna uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki, ale przydające finansowanie zadania podwodu przebudowy Katowicka w Rozach. W paragrafie pierwszym. Postanawia się zaciągnąć w 2013 roku pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie zadania przebudowy Rewu Targowicka w Rozach Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 1 000 000 zł realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Paragraf drugi. Spłata pożyczki nastąpi w 2013 roku po otrzymaniu środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będącej płatnikiem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 256-921 UM07-15-15 paragraf trzeci, uchwały dotyczy 7 000 zł i paragraf czwarty, uchwały podjęcia. Uzasadnienia nie będę czytał. Paragrafy są najważniejsze. Kto z Państwa ma jakieś uwagi? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania, to jest zaprzyjęcie uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę nikogo, kto się wstrzymał. Też nie widzę nikogo. Następna uchwała dotyczy sprawie opinii Rady Gminy Wrocław przeprowadzonych w konsultacjach z mieszkańcami oraz z Krakowem Wnioskiem o nadanie miejscowości Mrozy statusu miasta. Dalej to chyba czytać nie muszę. Szanowni Państwo, w związku z pozytywnymi wynikami dotyczącymi nadania statusu miasta miejscowości Mrozy, wynikami konsultacji, które zostały przeprowadzone w ostatnim czasie we wszystkich sołectwach na terenie gminy Mrozy, przedstawiamy Państwu uchwałę, która pozytywnie opiniuje te wyniki konsultacji przeprowadzone. I chciałam Państwu przedstawić szczegółowo wyniki poszczególnych sołectwach. W Borkach głosowało 11 osób, z czego 11 było za tak. Choszcze 8 osób i wszystkie osoby na tak. Dąbrowa 5 osób, 4 osoby, przepraszam, Dąbrowa 13 osób, 5 osób na tak, 4
na nie jedna osoba się wstrzymała. W Dębowcach głosowało 26 osób, z czego wszystkie osoby były na tak. W Grodzisku głosowało 25 osób, z czego 22 osoby były na tak i 3 osoby wstrzymały się. W Błyszczu głosowało 10 osób, wszystkie osoby na tak. W Łuzewie głosowało 10 osób, na tak było 9 osób. W niektórych przypadkach będą różnice pomiędzy osobami, które przychodziły na zebrania, a tą liczbą ostatecznie głosujących, dlatego że nie wszyscy, którzy przychodzili na zebrania, byli uprawnieni do głosowania, lub też w międzyczasie niektóre osoby opuszczały świetlice czy miejsca, gdzie odbywały się spotkania i już nie brały udziału w tym głosowaniu. Taki przypadek jest właśnie w Guzewie, gdzie przyszło 10 osób, 9 osób głosowało i wszystkie osoby na tak. W Jeruzalu 7 osób, 7 osób na tak. W Kołaczu 6 osób, 6 osób na tak. W Krukach 14 osób, z czego 12 osób na tak, 1 osoba na nie, 1 osoba wstrzymała się. W Kuflewie 8 osób, wszystkie na tak. W Lipinach 11 osób, z czego 10 na tak, 1 wstrzymała się. W Lugominie 7 osób, z czego 5 na tak, 2 wstrzymały się. W Łukówcu 9 osób, wszystkie na tak. W Małej Wsi 12 osób, z czego 11 na tak, 1 na nie. W Natolinie 4 osoby, z czego wszystkie na tak. W Płomieńcu 6 osób, wszystkie za nadaniem statusu miasta. W Chorzewnicy 6 osób, też wszystkie za. W Rudce 12 osób, także wszystkie za. W Skrudzie 6 osób, także wszystkie za. W Sokolniku 17 osób, z czego 3 osoby za tak, wstrzymało się 5. W Toborze 23 osoby, z czego wszystkie na tak. W Trojanowie 19 osób, z czego 8 na tak, 5 na nie i 5 wstrzymało się. W Woli Paprotnej 26 osób, z czego wszystkie na tak. W Woli Radłowskiej 17 osób, z czego 14 osób było na tak i 3 osoby wstrzymały się. W załączniku numer 1 macie Państwo przedstawione podsumowanie wyników konsultacji w poszczególnych sołectwach z terenu gminy Mrozy. Wszystkich osób, które wzięły udział w konsultacji, było 313, z czego udział w głosowaniu brało 259 osób, to stanowi 7,13%. Za tak głosowało łącznie 267 osób, z czego niespełna 90% było na tak, dokładnie jest to 89,30%. Za nie głosowało 11 osób, co stanowi 3,38%. Wstrzymało się 21 osób, co stanowi 7,2%. W głosowaniu nie uczestniczyło 14 osób, co stanowi 4,47% osób biorących udział w konsultacji. W samej miejscowości Mrozy głosowało 1068 osób, co stanowi 38,65%. I tutaj odpowiedzi na tak udzieliło 624 osoby, co stanowi 58,43%. Odpowiedzi nie 415 osób, czyli 38,86%. Wstrzymało się 10 osób, co stanowi 0,93%. Głosów nieważnych oddało aż 17 osób, co stanowi 1,59%. Nie zwrócono dwóch kart, co stanowi 0,19%. W związku z tym, że podsumowując, każde sołectwo opowiedziało się za, przedstawiamy właśnie tę uchwałę, która upoważnia wójta gminy Mrozy do sporządzenia wniosku. Ten wniosek w terminie do końca marca przekazujemy do Rady Ministrów, to znaczy tak naprawdę do Ministerstwa
administracji cyfryzacji za pośrednictwem wojewody mazowieckiego. Robimy to do końca marca. Właściwy wojewoda nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania tego wniosku. Może dodam tylko, że najbardziej, najistotniejsze rzeczy, które w tym wniosku będą brane pod uwagę i które musimy opisać, to uwarunkowania urbanistyczne uwzględniające m.in. typ, zawartość, gęstość zabudowy, stan techniczny, a także istniejącą infrastrukturę w odniesieniu do urządzeń komunalnych, uwarunkowania administracyjne oczywiście miejscowości Mrozy, określające rolę i funkcję danej miejscowości w województwie lub regionie, demograficzne, czyli liczbę mieszkańców i strukturę zawodową, procentowy udział ludności nierolniczej w ogólnej liczbie mieszkańców, geograficzne, wynikające z analizy w skali województwa lub regionu, istniejącej sieci miast oraz powiązań ekonomicznych i przestrzennych, oraz historyczne, uwzględniające m.in. to, czy dana miejscowość posiadała prawa miejskie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, pierwszy komentarz to należałoby nadać sołectwom gminy Mrozy. Prawa miejskie, a nie Mrozy. Z tych statystyk wynika, bo jeśli ponad 90% sołectwa się wypowiedziały na tak, a w Mrozach tylko 58%, to taki jest wniosek. Ale oczywiście to jest żart. Inny sposób głosowania i inne podejście, pani sekretarz tego nie zaakcentowała, a to wynikało, to już było wielokrotnie o tym mówione, że były dwa rodzaje konsultacji. Konsultacja w sołectwach gminy Mrozy poprzez zebrania informacyjne i podjęcie uchwał w głosowaniu jawnym na tych zebraniach. Natomiast Mrozy w samych Mrozach były nieco inny typ konsultacji. Tu odbyły się zebrania informacyjne, a w dniu 3 marca odbyło się głosowanie, które przypominało referendum czy wybory powszechne z zachowaniem tajności głosowania i bezpośredniej możliwości tego głosowania. Oczywiście, o ile teren zagłosował zdecydowanie na tak korzystniej niż same Mrozy, o tyle frekwencja w samych Mrozach była dużo wyższa niż na zebraniach sołectw gminy Mrozy. Więc to można na różne sposoby analizować, ale tak czy inaczej, proszę Państwa, wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Różnica jest 20-punktowa, 38 przypomnę do 58, czy odwrotnie 58 do 38. Więc jest to dosyć jednoznaczne rozstrzygnięcie, a w związku z tym, no cóż, jest to pierwszy, w mojej ocenie chyba najistotniejszy moment, który powinniśmy wziąć pod uwagę, podejmując kolejne kroki. Kolejne kroki już pani sekretarz szczegółowo pisała, co powinniśmy zrobić, ale właśnie kolejnym krokiem, poza konsultacjami, poza ustaleniem wyników wyboru, jest potrzebna uchwała Rady Gminy, która ostatecznie przyjmie te wyniki przeprowadzonych konsultacji, bo to jest obowiązkowy kolejny załącznik do wniosku, który musimy złożyć. Po przyjęciu tej uchwały praktycznie już siadamy i spinamy. Tak naprawdę my już nad tym wnioskiem pracujemy. Ta praca jest podzielona, bo wiele czynników, które tu występują, to trzeba dokładnie zanalizować, przygotować, więc nad tym pracujemy. Jeśli ta uchwała zapadnie, no to w zasadzie od poniedziałku kolejny tydzień, ten przedświąteczny, trzeba już poświęcić tylko i wyłącznie na pracę nad tym wnioskiem, żeby to pozbierać, żeby ten wniosek przede wszystkim dobrze opisywał całą tą sytuację, w której się znajdujemy. Ja również już na tym etapie chciałbym podziękować wszystkim sołtysom, którzy zorganizowali zebrania wiejskie, na których wszędzie uczestniczyłem, bo na wszystkich zebraniach byłem osobiście, więc chcę tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, jaki będzie finał, jakie będzie rozstrzygnięcie w ogóle tego naszego wniosku, bo myślę, że tutaj no, będą nas dosyć mocno prześwietlać i to, czy te prawa miejskie ostatecznie uzyskamy, to jeszcze droga długa. Ale chciałem po pierwsze podziękować za zaangażowanie pracowników urzędu i sołtysów, mieszkańców, wszystkich tych, bo uważam, że przede wszystkim robimy to bardzo solidnie,
pytamy, zebrania, kampania prowadzona na różne sposoby. Jedno dzisiaj podsumowaliśmy, ale były inne. Była kampania ulotek, była kampania postaci medialnych, czy to filmów przygotowanych, okolicznościowych, czy innych informacji, które do ludzi docierały. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.